studenci, drodzy goście, drodzy licealiści, ci wszyscy, którzy nas oglądają za pośrednictwem transmisji online. Chciałbym was serdecznie wszystkich powitać na trzecich dniach pracy organicznej organizowanej przez Wydział Nauki Dziennikarstwa oraz Unię Wielkopolan. I zanim zaczniemy rozmawiać, zanim zacznę przedstawiać naszych gości, chciałbym oddać mikrofon panu prezesowi, prezydentowi Unii Wielkopolan, Pawłowi Leszkowi Klepce. Szanowni Państwo, witam was serdecznie. To jest, czwarta debata, trzecia, która odbywa się na terenie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarzy. Dziękuję panu dziekanowi, profesorowi, doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Stelmachowi, że kolejny raz nam zaufał i wspólnie razem możemy tą debatę organizować. Bardzo się cieszę, że na tej sali jest młodzież, bo dla was to jest wszystko skierowane. Mamy wybitnych dzisiaj panelistów, o których za chwilę parę słów powie i przywita ich pan profesor Szymon Osowski. Troszeczkę może niezgodnie z prezencją, oni będą troszeczkę na końcu witani, ale będą najważniejszymi tutaj osobami na sali. A ja sobie pozwolę zacząć wyjątkowo od powitania młodzież ze Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Józefa Marcinca w Koźminie Wielkopolskim, bo to jest bardzo ważne, że w tym dniu, kiedy są blokady rolnicze, udało im się przebić do nas i może też przebiją się z tym przekazem ideałów pracy organicznej. Dziękuję nauczycielom Izabeli Weichbarant, Waldemarowi Ratajczykowi i Zbigniewowi Romale, który też jest zarazem wiceprezydentem Unii Wielkopolan. Drugą szkołą ponadpodstawową, która z nami dzisiaj jest, jest Zespół Szkół Przyrodniczych z Poznania, klasa druga OZE. Opiekunami jest Tadeusz Gendaszyk i Mateusz Nowak. Tadeusz Gendaszyk też jest członkiem Komisji Rewizyjnej Unii Wielkopolan. Ale wśród naszych gości jest pani przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pani Małgorzata Waszak-Lepka. I tak jak zwykle mówię, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. No i przyjaciel Unii Wielkopolan, którym razem współpracujemy już od paru lat i też podkupiliśmy sobie też troszeczkę patrona wspólnego, właśnie mamy Władysława Hrabiego-Zamońskiego, a z nami jest pan prezes dr Dariusz Grzybek. Witam cię, Darku, serdecznie. Nie wiem, czy będzie Andrzej coś mówił. Poproszę może pana dziekana jeszcze o dwa słowa, a ja was serdecznie witam i wam bardzo dziękuję, że znaleźliście w tym szalonym czasie te półtorej godziny. Bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dwa słowa to witam państwa, ale od siebie dodam, że serdecznie. Proszę państwa, to dla mnie osobiście, ale dla społeczności Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i zaszczyt, i przyjemność. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za to, że po raz czwarty główne wydarzenie, coroczne główne wydarzenie merytoryczne organizowane przez Unię Wielkopolan odbywa się w siedzibie naszego wydziału. Bardzo serdecznie dziękuję zaproszonym gościom. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To wyjątkowe wyróżnienie dla nas wszystkich. Bardzo się cieszę, że w spotkaniu, w debacie poza naszymi gośćmi oczywiście biorą udział licznie zgromadzeni studenci i młodzież szkół średnich. To dla was przede wszystkim są organizowane te debaty, bo to od was zależy nasza przyszłość i moja emerytura w przyszłości, więc jestem żywotnie zainteresowany państwa aktywnością i sukcesami zawodowymi i w działalności społecznej. Życzę państwu wielu dobrych wrażeń, żebyście potraktowali to spotkanie jako rodzaj inwestycji również w swoją przyszłość. Mamy wyjątkową okazję spotkania się z osobami, które odniosły sukces zawodowy, są w trakcie realizacji swoich ideałów, swoich zamierzeń, ale ich decyzje także wpływają na nas, albo bezpośrednio, albo pośrednio. Warto wysłuchać opinii, doświadczeń i skorzystać w przyszłości z tego, co
przekażę nam osoby, które spokojnie możemy zaliczyć. Po pierwsze do tych, które odniosły sukces zawodowy i taki sukces osobisty, ale to są także osoby, które działają w ramach tego głównego przesłania Unii Wielkopolan, a mianowicie pracy organicznej, pracy u podstaw. Jeszcze raz owocnych obrad, owocnych dyskusji i jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam w przyszłym roku na kolejną debatę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie byłoby tej debaty, gdyby byli nasi przede wszystkim fantastyczni goście. Także chciałbym powitać bardzo serdecznie w murach Wydziału panią wojewodę Wielkopolski, panią Agatę Sobczyk oczywiście, która nie tylko jest dzisiaj, ale będzie też jutro z nami na kolejnej debacie. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać pana marszałka województwa wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka. Ponieważ rozmawiamy o relacjach pomiędzy administracją i biznesem, chciałbym bardzo serdecznie powitać pana prezesa Adama Trybusza, pana prezesa zarządu. Chciałbym przywitać, ponieważ pomiędzy uczelniami, pomiędzy administracją i pomiędzy przedsiębiorcami bardzo ważną rolę pełnią także NGO-sy, stowarzyszenia, fundacje oraz takie jednostki naukowe. Także bardzo chciałbym powitać panią wicedyrektor Agnieszkę Konrad z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. I ponieważ mówimy o samorządach dużych, samorządach mniejszych, także bardzo chciałbym serdecznie powitać pana Grzegorza Wojterę, wójta gminy Suchy Las. Ja nazywam się Szymon Osowski, będę prowadził tą debatę. Szanowni Państwo, może zacznę od pani wojewody i pana marszałka, ponieważ tutaj rozmawiamy. Zamojski był filantropem, często się mówi o tym, co on dokonał przez te lata, ale często dzisiaj mówimy o tych relacjach pomiędzy biznesem a polityką, a samorządowcami, czy też przedstawicielami administracji rządowej, że one nie zawsze wyglądają tak, jak powinny. Pewnie gdzieś tam komisje śledcze to pokazują, więc chciałbym zapytać najpierw panią wojewodę, potem pana marszałka, jak powinna państwa zdaniem wyglądać taka dobra współpraca pomiędzy administracją a rządową, samorządową, a biznesem. W końcu to biznes przynosi nam pieniądze. Sam kiedyś pracowałem w administracji skarbowej, wiem skąd są podatki. Pani wojewoda. To ja może zacznę od tego, na jakich wartościach powinna ta współpraca się opierać. Każdy z nas ma przypisaną rolę, tak jak i biznes, administracja rządowa i samorządowa. I my musimy tę rolę w pełni zrozumieć, że jedni bez drugich nie funkcjonujemy, a to, co przyświeca jednej i drugiej działalności, to jest kwestia rozwoju naszego regionu, naszego państwa. Więc w takim poszanowaniu i upodmiotowieniu jednych i drugich tak naprawdę jesteśmy w stanie działać i realizować cele. One czasami są sprzeczne i to jest też kwestia tego, że musimy rzeczywiście pewnie zrozumieć pewne obszary, które mogą gdzieś być kolizyjne i trudniejsze, ale w tej zasadzie zdrowego partnerstwa i mądrej współpracy realizować zadania, które i biznesowi, i nam są przypisane. Oczywiście, tak żeby komisje śledcze tutaj nie miały przyczynku żadnego do swojego istnienia, czyli tak jak administracja rządowa i samorządowa oczywiście u podstaw prawa. Tylko mówię, jeśli my zdefiniujemy sobie cele, które przyświecają jednej i drugiej, jednemu i drugiemu podmiotowi, a takimi celami właśnie jest rozwój gospodarczy, wprowadzanie innowacji, tym bardziej przy takim współuczestnictwie właśnie w podejmowaniu decyzji, przy otwarciu stołów decyzyjnych dla biznesu, jesteśmy w stanie realizować szybciej, efektywniej, sprawniej cele, które są wyznaczane właśnie przez wyzwania, z którymi świat, gospodarka się spotyka i administracja rządowa jest na tą współpracę jak najbardziej otwarta właśnie przez pryzmat korzyści, które możemy osiągać właśnie w dobrej, wzajemnej współpracy i w takiej, która przynosi wymierne efekty także dla biznesu, który z różnymi trudnościami w ostatnich czasach musiał się mierzyć i to zrozumienie administracji rządowej do tego jest bardzo duże. Pani wojewoda ma też doświadczenie międzynarodowe, prawda? Więc jakby, czy w innych krajach, wiadomo, w niektórych jest lepiej, w niektórych gorzej, czy są jakieś takie wzorce, które można by pokazać nam tutaj w Polsce? Ja akurat mam doświadczenie pracy w Niemczech, w Berlinie i tam model pracy rzeczywiście może troszeczkę wygląda inaczej. Tak jak zresztą mówi się o tym podejściu niemieckim do wykonywania pracy, jest
bardzo skrupulatne, bardzo metodyczne. Ja akurat pracowałam w polskim zespole, w amerykańskim e-commerce w Berlinie, więc był to, można powiedzieć, miks trzech środowisk, trzech kultur. I tak jak w Polsce, akurat to była firma zajmująca się sprzedażą mebli polskich właśnie w modelu e-commerce, czyli wprowadzanie tak naprawdę świadomości pomiędzy polskimi producentami mebli do tego, aby sprzedawać meble, które nie jest to oczywista, nieoczywisty model właśnie biznesowy w modelu e-commerce'owym, czyli online. Więc miks tych trzech kultur i trzech doświadczeń dotyczących tego, jak prowadzony jest biznes. Amerykańska korporacja, która mocno stawia na kulturę organizacji, która już jest troszeczkę w innym miejscu, jeśli chodzi o rozwój pod kątem tych pozapłacowych warunków właśnie kooperowania. Niemieckie standardy i gdzieś polski model pracy polegający w dużej mierze na relacjach. To były kwestie właśnie kontraktów, kwestie negocjacji. Odbywało to się rzeczywiście w trzech wymiarach, można powiedzieć, no bo właśnie gdzieś amerykański, niemiecki i polski model właśnie operowania biznesem, z czego z tych trzech najbardziej sobie jednak chwaliłam polski, oparty właśnie na po prostu funkcjonowaniu w ramach rozbudowania dobrej sieci kontaktów i oparciu na relacje, na spotkania, na takie żywe podejście do tematów, którymi właśnie tutaj operowaliśmy, a to najczęściej kwestie negocjacji właśnie cen, modelów biznesowych, wprowadzania różnych produktów i takiej nowej otwartości w przebranżowieniu się troszeczkę, jeśli chodzi o sprzedaż właśnie akurat tutaj mebli, a tutaj od razu podkreślam, Polska jest drugim eksporterem meblowym na świecie, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni, że od dawien dawna nie spadamy właśnie z tego podium i o ten też przemysł dbamy. Tak, i też Wielkopolska, w końcu Swarzędz. Panie Marszałku, ponieważ tutaj są dni pracy organicznej, Unia Wielkopolan podkreśla tą organicznikowską historię Wielkopolski. I jak pan z punktu widzenia samorządu terytorialnego, no, wojewódzkiego, patrzy na te relacje biznes? Wiadomo, no, trzeba tworzyć klimat, jak to się mówi, dla biznesu. Jak to pan marszałek, doświadczony samorządowiec, polityk, realizuje i jak widzi te kwestie ułożenia dobrych relacji, żeby one służyły jednej i drugiej stronie, a nie było podtekstu, że jak polityk gdzieś z biznesmenem idzie czy jedzie, to na pewno chcą prowadzić działania nie do końca zgodne z prawem. Znaczy, to jest kwestia zachowania pewnych pryncypiów. Jak odwołujemy się do organiczników, to muszę wypowiedzieć taką tezę. Ja uważam, że nadal te wartości, które organicznikom przyświecały, są nadal aktualne. To jest kwestia tylko stosunku do nich i nie traktowania tego jako pewnego elementu przeszłości, czegoś zakurzonego, czego można się uczyć na lekcjach historii, tylko czegoś, co jest doskonałym wzorcem również dzisiaj. Bo gdyby chcieć się odwoływać do tych kilku zaledwie haseł, no to kwestia... Zacznę może od tego, co powiedział pan dziekan. Przedstawił nas jako ludzi sukcesu. No, ja, szczerze mówiąc, nie uważam się za człowieka sukcesu. Ja uważam się za człowieka, który przejął pewną odpowiedzialność za sprawowanie funkcji publicznej o dużym ciężarze. Czy to jest sukces? No, może tak, ale ja tego nie traktuję jak sukces, bo to nie jest powód do uważania siebie za kogoś, co osiągnął coś i ma z tego tytułu jakieś niezwykłe profity, czy nawet satysfakcje, tylko kogoś, kto na co dzień czuje poważną odpowiedzialność za sprawowaną funkcję, która się wiąże z szeregiem problemów, z szeregiem kwestii do rozwiązania. I ja to bardziej nadal traktuję w kategoriach może takiego zakurzonego sformułowania jak służba. Ja tak naprawdę jestem od 90 roku w służbie publicznej. A z służbą publiczną wiążą się przede wszystkim obowiązki, poczucie odpowiedzialności za to, co się robi, nie coś, o czym się myśli w kategoriach sukcesu. To jakby zaczynając od tego. I jeśli się człowiek trzyma tych pryncypiów, tych najważniejszych elementów, a Wielkopolska sprzyja, bo muszę powiedzieć, że to jest region, który sprzyja kultywowaniu pewnych wartości. Jak się pojeździ po Polsce, to takie cechy jak punktualność nie jest rzeczą oczywistą. Ostatnio byłem na Mazurach i spotkałem tam Wielkopolanina, który tam prowadzi działalność gospodarczą i powiedział mi, wie pan, miałem taką przygodę z firmą budowlaną, przyjechała miesiąc po terminie, na który się umówiliśmy. I ja mówię, panowie, no to jest skandal. A oni mówią, ale co? No przyjechaliście miesiąc po terminie, na który się umówiliśmy. No i jaki problem? No, inna była umowa.
no to chce pan, żebyśmy pracowali, czy nie? No i pojechali po prostu, obrazili się. Więc to jest jakby inne patrzenie na pewne kwestie i w Wielkopolsce my jednak nadal pilnujemy punktualności, pilnujemy odpowiedzialności za słowo, za to, co się deklaruje i czy to się realizuje. Staramy się być wiarygodni w tym, co robimy i myślę, że tych wartości należy przestrzegać, bo to zdecydowanie ułatwia życie. Jeśli spojrzymy na nasze życie każdego z nas i tak zrobimy sobie taką retrospekcję, często mamy duże wymagania w stosunku do innych, natomiast nie zawsze do siebie. A warto mieć i do siebie, i do innych. I wtedy życie staje się łatwiejsze, prostsze i myślę, że nikt się nie irytuje na nikogo. Jeśli chodzi o relacje z biznesem, no to ja jestem, można powiedzieć, pewnym ortodoksem w tych kwestiach. Może to jest pewna skrajność, ale ja od początku kariery w samorządzie kieruję się zasadą nie wchodzenia w nieformalne relacje. Żadne kolacyjki biznesowe, żadne lunche biznesowe, żadne wspólne wyjazdy na wakacje, wspólne różne inne rzeczy. Dlatego, że nawet jeśli to jest, krótko mówiąc, nieobciążone żadnym złem, to zawsze może się w perspektywie takie okazać, a w każdym razie często bywa to obserwowane z zewnątrz jako coś nietransparentnego, jakaś taka fałszywa, nieuczciwa relacja, a tego należy unikać. Uważam, że te relacje powinny być uczciwe, bo przedsiębiorcy mają takie same prawo jak każdy obywatel do tego, żeby ich traktować w sposób właściwy, żeby jeśli mają potrzeby, to żeby starać się im sprostać, ale w żaden sposób nie powinno być to niejasne. To całe te relacje powinny być transparentne, przejrzyste, sprawdzalne, czy ta relacja opiera się wyłącznie na transakcji zapisanej na papierze, którą można skontrolować. Myślę, że gdyby tak postępować, mówię z góry, jest to być może zbyt ortodoksyjne, nie jest to coś, czego musiałbym wymagać od wszystkich, tak? Ale od moich współpracowników wymagam i ja też się tym kieruję, bo tak jest łatwiej po prostu. I wtedy nie są potrzebne żadne komisje śledcze, żadne podsłuchy, żadne inwigilacje służb i tak dalej. Po prostu działamy w dość jasnej przestrzeni. I myślę, że to się też w jakiś sposób odwołuje do tych historycznych uwarunkowań. Jeśli spojrzymy na postać bohatera, Władysława Zamoyskiego, który takiego stwierdzenia użył. Wykorzystywałem swój majątek tylko do tego, co było mi w życiu niezbędne. Nie nadużywałem bogactwa dla blasku i dlatego, żeby uczynić moje otoczenie, moje życie bardziej komfortowym. To jest wyjątkowa postawa, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o bogatych ludzi, ale spotykana oczywiście również dzisiaj współcześnie. Ale to jest też, myślę, dobry wzorzec dla ludzi, którzy się sytuują w publicznych sytuacjach, bo często jest taka pokusa. Mam pieniądze publiczne, może je wykorzystam na to, żeby sobie tak bardziej wzbogacić wszystko wokół siebie. No, nie jest to pojęcie absolutnie obce, jednak dysponowanie pieniędzmi publicznymi powinno skłaniać do tego, żeby je oglądać co najmniej dwa razy, zanim jej się wyda. I to jest, myślę, właściwe. I w tych relacjach z biznesem często niełatwych, bo na przykład mówimy o zagospodarowaniu przestrzennym. Tam zawsze są konflikty, zawsze jest interes kogoś przeciw komuś. Trzeba to rozstrzygać maksymalnie sprawiedliwie. I to nie zawsze jest łatwe i oczywiste, ale myślę, że jest to możliwe, a przynajmniej trzeba się starać, żeby się kierować taką absolutną uczciwością i sprawiedliwością w tych kwestiach i wtedy myślę, no życie jest lepsze zdecydowanie. Polecam taką postawę. Dziękuję bardzo. A jak na to patrzy biznes, panie prezesie? Pan prezes Andersi, czyli
budownictwo, czyli trzeba mieć zgody, są plany miejscowe, są pozwolenia na budowę. Jak pan, biorąc pod uwagę swoje długoletnie doświadczenie biznesowe, patrzy na relacje z władzami, pewnie bardziej samorządowymi, ale może i także z administracją rządową, skarbową, tak, nawiązuje do moich doświadczeń. Jak pan widzi, jak można sobie dobrze relacje ułożyć, żeby jedni i drudzy na tym korzystali? Proszę państwa, ja rzeczywiście od początku lat 90. chyba nie tylko jestem twarzą, ale jestem czynnie zaangażowany chyba w najdłużej trwający układ partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, dlatego że od 94 roku formalnie, a jeszcze wcześniej przygotowując się do tego, rozwijamy i kreujemy duży projekt deweloperski razem z miastem Poznaniem. Także bez wątpienia żyję w takim poczuciu partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy z samorządem i to rzutuje na sposób zachowania się, bez wątpienia. I żeby tyle lat, bo jest to dzisiaj już przecież ponad 25 lat, funkcjonować, to musimy być transparentni. Obydwie strony muszą być transparentne, obydwie strony muszą bardzo jednoznacznie umieć zidentyfikować swoje oczekiwania, obydwie strony muszą być cierpliwe. I myślę, że przyjdzie taki moment, że będziemy jakąś może nawet monografię starali się wydać w tym przedmiocie. Ale tak jest życie, bo proszę państwa, dla prezydenta miasta, czy dla władz miejskich, dla pana marszałka, dla pani wojewody, mieszkańcy Poznania, województwa to są obywatele, ale to jest ten sam zbiór, dla którego my pracujemy, tylko ten zbiór jest dla nas klientem. W związku z tym my musimy ten zbiór tak samo szanować i tak czuć, jak czuje go samorząd. Pracujemy na tym samym zbiorze, tylko inaczej go nazywamy. W związku z tym musimy umieć się wzajemnie zrozumieć, co jest tą wartością ponadpodstawową. I bycie organicznikiem na pewno to pomaga. Z tym, że ja, proszę państwa, traktuję pracę organiczną zdecydowanie jako narzędzie, narzędzie osiągania celu, a marketingowo nazwę to narzędziem osiągania sukcesu. Osiąganie celu to znaczy, że też osiąganie sukcesu. I praca organiczna jest potrzebna do tego, żeby takie długoterminowe projekty realizować i ona jest zresztą za każdym razem potrzebna, bo ona dobrze układa rytm osiągania tego celu. Ale praca organiczna nie jest dla nas nigdy samą w sobie celem. I pracy organicznej muszą towarzyszyć jeszcze dwie inne postawy. No to musi być na pewno postawa odwagi. Jeżeli nie będziemy odważni, to bez narzędzia, jakim jest praca organiczna, i tak nic nie osiągniemy. No musimy mieć wizję, musimy mieć odwagę i musimy mieć narzędzie. I praca organiczna jest bez wątpienia tym narzędziem, którym my się posługujemy. To może tyle. A czy w swoich firmach, swoich pracowników funkcjonuje w praktyce to pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, tak? Często się mówi, niektórzy mówią, że CSR to jest trochę taka marketingowa ściema, ale tak naprawdę niektórzy twierdzą, że to jednak jest faktyczne działanie, że opłaca się być górnolotnie etycznym w biznesie, bo to prędzej czy później nie tylko, że dobrze wygląda w mediach, tak? Ale wszystkim się także opłaci biznesowo. Ja po części zahaczyłem o to zagadnienie, dlatego że powiedziałem, że samorządy pracują na obywatelach, a my pracujemy na klientach. My pracujemy dla nich, my osiągamy te swoje cele również po to, żeby one pozwalały zaspokajać cele społeczeństwa, czyli klientów. Jeżeli nie będziemy uwzględniali ich potrzeb wszelakich, to nie spełnimy tego swojego zadania w sposób właściwy, w sposób efektywny. W związku z tym oczywiście, że tak, że ta odpowiedzialność biznesu nie powinna być jedynie marketingowym hasłem. Ona musi być filozofią funkcjonowania na rynku, bo wtedy pokazujemy szacunek rynkowi
a bez szacunku dla rynku nie osiągniemy sukcesu. To jest dla nas zupełnie oczywiste i w zespole, z którym współpracuję, to jest wręcz naturalne. Ja nie chcę mówić o hasłowo, o dokonaniach, o wydarzeniach, w których my uczestniczymy, w którym sami chętnie uczestniczą moi współpracownicy, ale to jest stały element od początku historii tej firmy. Super. Panie dyrektor, pani reprezentuje świat nauki, tak? Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, czyli z jednej strony są pieniądze publiczne na badania naukowe, pewnie duże pieniądze, to nie humanistyka, tak? Nasze nauki są tańsze, ale z drugiej strony tak jest to potem dla biznesu, tak? To, co wy wytworzycie, za często pieniądze grantowe, publiczne, biznes musi wdraża, tak, w swoim działaniu. Jak pani widzi tę rolę nauki? No, jak nauka, takie jak instytuty, jak pani reprezentuje, mieści się, powiedzmy, pomiędzy, tak, tym sektorem publicznym, a tym sektorem biznesowym? Myślę, że tutaj w Polsce jeszcze jest wiele do zrobienia, żeby to połączenie nauki z biznesem odgrywało jeszcze większą rolę. Ja pracuję w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, który jest jednym z największych instytutów panowskich w Polsce. I takich instytutów jak nasz jest wiele, rozsiane są po całej Polsce. Mamy też wiele instytutów w Poznaniu zrzeszonych w sieci badawczej Łukasiewicz. Są setki pracowników naukowych, czy tysiące nawet w polskich uniwersytetach. I to jest ogromny kapitał, o potencjał, który ciągle jest niewykorzystany. Myślę, że biznes może dużo czerpać z naszego doświadczenia, z naszej wiedzy. Tutaj na rynku poznańskim pewnie Państwo znacie nasze osiągnięcia w naszym instytucie, w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, który jest afiliowany przy instytucie. Powstanie jeden z sześciu w Europie komputerów kwantowych, a chciałam też przypomnieć, czy pochwalić się, bo jest naprawdę czym, że podczas pandemii, kiedy mieliśmy taką ogromną falę osób zakażonych i nasze tutaj lokalne służby sanitarne nie były w stanie przerobić ilości próbek dostarczanych do laboratoriów, to nasi pracownicy jako wolontariusze testowali te próbki, a później w konsekwencji również w naszym instytucie opracowano pierwszy polski test covidowy, a on potem był również testem różnicującym covid i grypę. Także to pokazuje, że na naszym malutkim wycinku naszej działalności ten potencjał jest ogromny i potrzebujemy takich inicjatyw, które będą nas wiązać z biznesem. Polskie przedsiębiorstwa, które bardzo szybko się rozwijają i muszą konkurować z międzynarodowymi firmami, które mają setletnią nawet historię działalności gospodarczej. Nasza historia działalności gospodarczej nie jest taka długa niestety. Mogłyby czerpać bardzo dużo z tego kapitału, ale potrzebujemy, wydaje mi się, jeszcze troszkę czasu, żeby się poznać, zbudować więzi i relacje, które mogą później być wykorzystywane, a to może się odbywać na takich platformach, jak na przykład dzisiaj się widzimy. Mogę wam opowiedzieć, czym się zajmuje mój instytut. Zachęcam też tam w rogu, bo zostawiłam dla uczniów, myślę, bardzo fajny materiał, informator o naszym instytucie, jeśli jesteście zainteresowani pracą w nauce, w naukach o życiu. Tutaj jest liceum przyrodnicze, więc zachęcam. Można wstąpić w nasze szeregi. Także oferta jednostek naukowych jest bardzo duża. Trzeba tylko chcieć sięgnąć po nasze zasoby. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, do dyspozycji biznesu jako partner w przeróżnych konsorcjach. Otwierają się teraz nowe perspektywy funduszy europejskich, gdzie ta współpraca między jednostkami naukowymi i biznesem jest często wymagana. A tak jak powiedziałam, jest z czego wybierać na polskim rynku tak zwanej nauki,
tak zwanym rynku nauki w Polsce, więc zachęcam, każde przedsiębiorstwo na pewno znajdzie taki instytut, taką jednostkę naukową, która będzie w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby. Z Pani doświadczenia przedsiębiorcy boją się inwestować swoje pieniądze prywatne w tego typu działania? Myślę, że z tym jest różnie. Jeśli ktoś nie miał wcześniej doświadczenia we współpracy z jednostkami naukowymi, to na pewno jest taka obawa, ale ona jest też po obu stronach. Z naszej strony również, bo my również ponosimy ryzyko, kiedy przystępujemy do takich konsorcjów projektowych i wspólnie realizujemy różne zadania badawcze, ale kiedy te pierwsze koty za płoty mamy za sobą, to z takich pierwszych projektów potem pojawiają się kolejne i kolejne. I panie wójcie, pan reprezentuje no mniejszy samorząd, tak? Tutaj mówiliśmy o samorządzie wojewódzkim, pan prezes mówił o relacjach z miastem, a czy z pana perspektywy no, znanej, tak, chyba też całkiem dobrze funkcjonującej, niebiednej, tak, gminy podpoznańskiej, czy jest jakaś różnica w relacjach, bo to gmina jest mniejsza, tak, w Poznaniu niewiele osób się zna, chociaż niektórzy mówią, że Poznań to tak dziura, no ale powiedzmy w małych miejscowościach znają się wszyscy, prawda, prywatnie. I czy tutaj te relacje, które są nie tylko bardzo formalne, ale także takie no, osobiste, utrudniają, czy też ułatwiają te relacje, no bo tutaj już tym bardziej, tak, mamy pozwolenia na budowę, mamy plany miejscowe, tak, mamy już takie bezpośrednie działania związane z relacją, ten biznes może mniejszy, lokalny, a władze gminy. Proszę Państwa, ja myślę, że generalnie nie ma tutaj różnicy, ponieważ podlegamy jako samorządy, czy to duże, średnie, małe, podlegamy tym samym zasadom, obowiązują nas te same przepisy. Oczywiście pamiętając, czy mówiąc o współpracy z przedsiębiorcami, mówiąc o polityce probiznesowej realizowanej przez samorząd, to tak naprawdę mówimy o takich dwóch obszarach. Pierwszy to jest, nazywamy to pozyskiwaniem inwestorów, stwarzaniem warunków dla realizacji inwestycji. No i drugim takim elementem jest polityka fiskalna, która dotyczy gwarantowania dla budżetów JST środków na realizację zadań własnych. Drugim obszarem jest to, co również związane jest z realizacją zadań własnych, budową infrastruktury, budową szkół, obiektów sportowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy do czynienia z takimi jednorazowymi aktami gospodarczymi poprzez również stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Tak na marginesie dzisiaj mamy 30-lecie chyba wprowadzenia, że pan marszałek był pełnomocnikiem, który wprowadzał na terenie województwa wielkopolskiego ustawę o zamówieniach publicznych w 1995 roku, ona jest 1994. No i mamy ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. To była wielka szansa. Dzisiaj rozmawiamy o tym partnerstwie, o tych relacjach, które przypomnę, były wprowadzane w czasach dużego kryzysu gospodarczego na świecie, rok 2009. Mnóstwo nadziei, szkoleń, które były przeprowadzane. PPP miało być antidotum na te bolączki tamtego okresu. No i faktycznie można powiedzieć, że tak się stało, ponieważ powstało wiele, wiele projektów. Zresztą w Poznaniu mamy doskonały przykład spalarni odpadów, która była realizowana w tym systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Natomiast w pewnym momencie nastąpiło zakłócenie właśnie związane paradoksalnie właśnie z tym kryzysem, czyli wprowadzono w 2012 roku, minister finansów wprowadził ograniczenie poprzez wprowadzenie skutków PPP do klasyfikacji tytułów dłużnych, czyli krótko mówiąc, wszystko co w PPP stało się długiem jednostki samorządu terytorialnego. I tutaj okazało się, że samorządy polskie wykazały się niezwykłą kreatywnością, bo jeżeli nie PPP z tym ryzykiem, które tam nieraz dodawane jest, to czwarte P, o tym może za chwilę. Samorządy w Polsce przeszły na, poszukując innych systemów w zastępstwie, znalazły modele alternatywne. Takim modelem jest ustawa o gospodarce nieruchomościami, która
poprzez przekazanie partnerowi prywatnemu w sposób bardzo transparentny, bo poprzez przetarg, ale troszeczkę inny niż ustawa o zamówieniach publicznych, daje możliwość zbudowania alternatywnego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, tworząc możliwość zawarcia wieloletniego, najczęściej jest to od 10 do 25 lat, kontraktu na bazie przepisów UGN. I takich modeli jest, proszę Państwa, dzisiaj 5 razy więcej w Polsce niż samego PPP, które, jak wspomniałem wcześniej, niestety obciąża indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania się gminy, miasta. I to z powodzeniem jest realizowane. Niestety zostało obciążone tym wspomnianym przeze mnie czwartym zagrożeniem, ponieważ każda relacja publiczno-prywatna niestety będzie obciążona ryzykiem. Tych ryzyk, znaczy to nie jest jedno ryzyko, tych ryzyk Eurostat wymienia ich 8, w Polsce dodano to 9, to właśnie wspomniane 4 P. I to stało się niestety problemem dla wielu samorządów, a okazuje się, że możliwość wykorzystania środków z tak zwanej puli wydatków bieżących do obsługi tego typu projektów trwających 10, 15, 20, 25 lat stało się super, bardzo docenianym przez przedsiębiorców rozwiązaniem, które tworzy nie tylko jednorazowe wydarzenie gospodarcze polegające na budowie obiektu, ale tworzy wielowarstwowy układ współpracy polegający na zarządzaniu obiektem, zarządzaniu projektem, wieloletnim zarządzaniu projektem, z jednoczesnym rozkładaniem ryzyk, różnego rodzaju ryzyk na partnerów, partnera prywatnego i partnera publicznego, co moim zdaniem jest jakby istotą zdrowego kontraktu, zdrowego projektu, zdrowej współpracy między samorządem a biznesem. I mam nadzieję, że w przyszłości te doświadczenia z innego obszaru, leżącego tuż obok, pozwolą na skorygowanie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym i doprowadzenia do sytuacji z roku 2009 i powrócenie do systemu, że nie obciąża to wskaźników zadłużenia i pozwala na zintensyfikowanie w danych jednostkach samorządu terytorialnego realizacji celów społecznych. Dziękuję. Ustawa zamówień publicznych dotyczy także nas i też rozumiemy jedną i drugą stronę, tak? Z jednej strony jest konieczna, z drugiej strony każdy, kto przechodził przez tą całą procedurę, wie, ile to nieraz czasu. Okej. Ja bym teraz chciał wrócić do kwestii NGO-sów. Może bym nie zwrócić, co zwrócić uwagę na znaczenie trzeciego sektora, który jest pomiędzy tą administracją publiczną a sektorem prywatnym, jaka rola też w relacjach. NGO-sy startują różnego rodzaju granty, tak? Czy to samorządowe, współpracują z prywatnymi organizacjami. I tutaj wracam do pani wojewody. Jak pani, zwracając uwagę z perspektywy własnej, ale także przedstawicielki rządu, tak? W terenie, patrzy na rolę stowarzyszeń, fundacji, które też chodzą, pozyskują środki znów, tak? Dużo się mówi o transparentności przekazywania pieniędzy takim organizacjom. Idea jest taka, że one po prostu lepiej załatwią pewne sprawy niż administracja publiczna, ale także wyręczając biznes. Z drugiej strony to jest też miejsce, gdzie pracują ludzie, jest to normalny pracodawca. W związku z powyższym, jak pani, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, swoją obecną pozycję zawodową, patrzy na rolę trzeciego sektora w budowaniu dobrych relacji pomiędzy i sferą publiczną, i właśnie sferą prywatną? Ja dostrzegam olbrzymią rolę NGO-sów, organizacji pozarządowych, i to może z dwóch powodów. Pierwszy to na pewno dlatego, że po prostu sama współtworzyłam stowarzyszenie, akurat Stowarzyszenie Polska 2050, byłam jego przewodniczącą w Poznaniu i w Wielkopolsce i widziałam, jaką kluczową rolę odgrywają organizacje pozarządowe w kwestii wchodzenia w nisze, w których może jeszcze nie ma administracji samorządowej bądź administracji rządowej.
I może być nie musi tak naprawdę, bo NGOsy oprócz kwestii zagwarantowywania pewnych potrzeb osobom z różnymi potrzebami, realizują też tak naprawdę szerszą ideę tak naprawdę społeczeństwa obywatelskiego, które to społeczeństwo gwarantuje nam bezpieczeństwo, które edukuje nas, które podwyższa świadomość w problemach, z którymi nie do końca wszyscy mamy możliwość się spotkania, bo to jest też kwestia szersza, czyli kwestia idei wolontariatu. Więc NGOsy absolutnie nie mogą być traktowane po macoszemu. One powinny być rzeczywiście upodmiotowione, ich rola jest olbrzymia. Tu właśnie mówimy o takiej rzetelnej pracy u podstaw, bo to często odbywa się właśnie na zasadach wolontariatu, czyli zasadach bezpłatnych, dla idei, dla robienia dobra po prostu. I mamy często tematy, które są tematami, do których ciężko podejść systemowo i po prostu w tych miejscach właśnie, na tych białych plamach istnieją NGOsy. To są miejsca, to są podmioty, które przypuśćmy, tak jak nasz tutaj Stowarzyszenie Polska 2050 w Poznaniu realizował chociażby projekt streetworkingu, czyli pomocy osobom w kryzysie bezdomności. I tak jak wiele takich rzeczy, po prostu potrzebuje osób zaangażowanych, osób, które gdzieś zrodzą się do tego, żebyśmy podejmowali się naprawdę trudnych wyzwań. I one potrzebują właśnie wsparcia w pozyskiwaniu grantów, w pozyskiwaniu jakiejkolwiek pomocy finansowej. Mamy też przecież nowe ministerstwo. To też świadczy o tym, jak ważną rolę przedkłada rząd właśnie do tworzenia się dobrej kultury dla rozwoju właśnie NGOsów, Ministerstwo Społeczeństwa Obywatelskiego, które właśnie zaczyna teraz funkcjonować w zdrowym trybie dbania właśnie o te podmioty. Wiemy, że nie zawsze były brane pod uwagę obiektywne kryteria przydzielania różnych środków, stąd też pewnie niedawne odwołanie dyrektora Narodowego Instytutu Wolności po to, aby właśnie środki przekazywane dla osób, podmiotów, które realizują niesamowicie trudne wyzwania, były przydzielane w sposób jak najbardziej obiektywny i rzetelny, bo oni mają naprawdę olbrzymią misję do wypełnienia. Widzieliśmy chociażby ich zaangażowanie w ostatnich latach, kiedy to przyszła pandemia. I sama właśnie tutaj również przy tym pracowałam, przecież to były kwestie też zabezpieczania kuchni społecznych właśnie akurat tutaj w Poznaniu, w tak naprawdę dostarczaniu prowiantu, no bo potrzeby były olbrzymie. I dzięki właśnie istnieniu organizacji pozarządowych, które sieciują też ludzi, bo to też jest kwestia tego, że w momencie jakiegoś zagrożenia, w momencie kryzysu bądź jakichś mniej drastycznych wydarzeń, mamy gotową grupę ludzi do działania, gotową grupę ludzi, którzy są przetrenowani, że tak powiem, w wypełnianiu jakiegoś zadania. Więc ilość tych NGOsów, które rzeczywiście skutecznie, efektywnie realizują swoje założenia, jest naprawdę, można powiedzieć, no jedną z istotniejszych sfer wypełniania pewnych misji, ról, które mamy właśnie dla służenia naszym obywatelom i obywatelkom. A przy tym, tak jak mówię, no nie są to środki, nie są to podmioty, które mają taką gwarancję dobrego funkcjonowania prawnego, dobrego funkcjonowania finansowego. Często właśnie po ich stronie jest jeszcze wykazywanie się dużą ilością aktywności, żeby zabezpieczyć sobie pewne właśnie środki finansowe, a pomimo to wszystkiego, pomimo tego wszystkiego podejmują swoje działania. Stąd tutaj olbrzymia deklaracja też administracji rządowej, że rzeczywiście ten sektor, trzeci sektor będzie na pewno zadbany i będzie przede wszystkim, wiadomo, że to jest kwestia finansowa często, środki, które będą przydzielane właśnie organizacjom pozarządowym, będą wydatkowane w jak najbardziej obiektywny, rzetelny i transparentny sposób. To pociągnę ten temat, usłyszę, pani zwróciła uwagę, jak naprawić to, co było, w tym sensie, że ta ogólnopolska polityka, no jednak jest pani teraz reprezentantką rządu, prawda, czyli wchodzimy w politykę partyjną, jak spowodować, że, no bo wszystko jest polityką, to po pierwsze, no partie muszą funkcjonować i dobrze, że funkcjonują, natomiast jak stworzyć, jak naprawić tą sytuację, jak może odbudować zaufanie, że nie będzie to po prostu odbicie piłeczki, tak, że kiedyś dostawali jedni, a teraz będą dostawali drudzy. W poniedziałek mieliśmy akurat ministra, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana profesora Gzika, on zwraca uwagę także też, prawda, kwestia NCBR-u, tak, nas, to co dotyczy nas naukę, że byśmy byli oceniali na podstawie kryteriów merytorycznych, okej, przegram, to przegram, natomiast nie mieć takiego wrażenia, że to gdzieś decydent jednak jest decydentem polityczno-partyjnym i żeby
to trzeci sektor też myślę, że to najlepiej odczuł i być może też pani jako wcześniej działaczka stowarzyszenia. Ja myślę, że najistotniejszą rolą, tak jak w każdym miejscu, jeśli chcemy kogoś zaangażować, jest po prostu poczucie i takie obiektywne poczucie włączenia tych organizacji pozarządowych do stołu decyzyjnego. To jest poczucie takiego bycia wysłuchanym i zrozumianym, ale też to są organizacje pozarządowe, które powinny partycypować w podejmowaniu kluczowych decyzji. I właśnie otwarcie tej przestrzeni, jaką jest właśnie ministerstwo, powołane właśnie po to, żeby rzeczywiście zabezpieczyć temat trzeciego sektora, jest właśnie tym zdrowym forum włączania organizacji pozarządowych do współdecydowania o państwie. Panie Marszałku, to pan jako też donator, tak, nawet tego wydarzenia, tak? Ten projekt jest współfinansowany przez samorząd województwa wielkopolskiego. Jak pan patrzy właśnie na tą rolę samorządu, jako, bo miasto ma swoje granty, tak? My też w zeszłym roku organizując chociażby konferencję o mediach publicznych, korzystaliśmy z małego grantu Urzędu Miasta Poznania, realizując akurat cele naukowe. Jak pan widzi tą otwartość samorządu, tą rolę samorządu w tym momencie wojewódzkiego w no, współpracy, raz, że oczywiście w finansowaniu, o tym, co mówiła pani wojewoda, ale także może szerzej no, w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Tutaj też dużo pan marszałek mówił o kwestii pracy organicznej, także myślę, że to też bardzo ładnie się ze sobą wiąże. No, to jest bogate zagadnienie, może tak po kolei. Pierwsza rzecz to jest świadomość, że organizacje pozarządowe stwarzają ogromną szansę, żeby wypełnić przestrzeń publiczną działaniami, których nie podejmą instytucje. Instytucje, jak wiemy, to są organizacje, które mają pracowników na etacie, ci pracownicy mają określony czas pracy i nie są w stanie wszystkiego, co w przestrzeni publicznej się pojawia, obsłużyć. Nazwijmy to najkrócej. Tu się pojawia pole dla ludzi, którzy działają w organizacjach pozarządowych. Działają wolontaryjnie, działają z pasji, z zaangażowania. Dam jeden przykład. Wczoraj miałem spotkanie z organizacjami pacjenckimi w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Jak wiadomo, zajmują się chorobami nowotworowymi. Przeważnie panie, które mają za sobą chorobę nowotworową, jakąś formę nowotworu, którą szczęśliwie przeszły i mają w sobie takie poczucie, że powinny coś od siebie dać tym, którzy są dzisiaj chorzy. Wolontariuszki, które wspomagają chorych w najróżniejszych problemach, przede wszystkim psychologicznych, bo też na etacie psychologów jest zaledwie kilku i nie wszyscy są w stanie odbyć rozmowy, wspierać tych chorych przy łóżkach. Wolontariusze są w stanie, zwłaszcza jeśli mają za sobą taką chorobę, są w stanie powiedzieć, jakie są trudne momenty, na czym się skupić. To jest bezcenna praca, której nikt inny nie wykona. Lekarze też nie mają czasu dla chorych takiego, żeby z nimi porozmawiać, żeby w jakiś sposób przedstawić im pozytywną perspektywę zakończenia choroby w tych najtrudniejszych momentach, więc to jest doskonały przykład, jak takie organizacje wypełniają pewną społeczną rolę niezwykle istotną. Myślę, że takich ról można poszukać w wielu kwestiach. Mówimy dzisiaj o takim zjawisku deinstytucjonalizacji, którą promuje bardzo Komisja Europejska, żeby odejść od na przykład dużych domów dziecka czy dużych domów pomocy społecznej, gdzie są pensjonariusze w liczbie 100 i więcej. Bo nikt nie jest się w stanie nimi tak naprawdę po ludzku dobrze zająć. Lepiej, jeśli by to właśnie zdecentralizować i przekazać w ręce dobrze działających organizacji pozarządowych. Oczywiście one muszą dostać na to odpowiednie środki finansowe w taki uczciwy sposób. Mówiliśmy o pewnej historii i czy będzie uczciwie. Proszę Państwa, będzie uczciwie wtedy, kiedy ci, którzy dysponują tymi środkami, będą się kierowali jakąś zasadą właśnie uczciwej oceny tego, co oferuje w swoim wniosku organizacja pozarządowa. W ostatnich latach mieliśmy po prostu stan ewidentnej patologii. Już dla mnie sama nazwa Instytutu Wolności była patologiczna, bo to była hipokryzja. Nazywać centralną instytucję państwową Instytutem Wolności, a celem tego instytutu było wzięcie, krótko mówiąc, w swoje łapy transferów finansowych, żeby jednym je zablokować, jak na przykład organizacjom, które oferowały
telefon zaufania, gdzie można było zadzwonić z problemem psychologicznym, z na przykład komunikatem: chcę się zabić, jestem młodym człowiekiem, może mi coś pomożecie. To na to pieniędzy nie było, natomiast były na najróżniejsze pomysły ideologiczne, czczenia bohaterów z historii, co jest skądinąd bardzo, bardzo słuszne. Natomiast często budowano pewną nadbudowę, żeby wziąć pieniądze po prostu dla określonej grupy ludzi. Albo też budowano pewne transfery, żeby kupić wyborców w kolejnych wyborach. To zawsze jest pewna pokusa. Jak ci, co zdobywają władzę, mówią: będziemy teraz dawać swoim, w wyniku czego będziemy kochani przez tych swoich i będziemy mieć poczucie sukcesu wygranej, z kolei zabierzemy tym drugim. No tak państwo nie powinno działać, niezależnie od tego, jak z natury człowiek chciałby to widzieć. My to stosujemy tak naprawdę w praktyce w wypadku funduszy Unii Europejskiej. My je dysponujemy w sposób właśnie transparentny, oparty o kryteria. I mnie nikt nie może zarzucić, że prezydent Konina, który jest z mojej partii, dostawał zdecydowanie więcej i lepiej oceniane projekty były i dostawał więcej pieniędzy niż prezydent Kalisza sąsiedniego skądinąd, który był powiązany z Prawem i Sprawiedliwością. Jeśli był dobry projekt służący celom społecznym czy też infrastrukturalnym, uczciwie oceniony, to i jeden, i drugi dostawał pieniądze, niezależnie od tego, że jeden był z jednego obozu, drugi z drugiego. I tak powinno funkcjonować państwo, bo na te sympatie polityczne są inne, że tak powiem, okoliczności, inne relacje. Natomiast tam, gdzie się wydaje pieniądze publiczne, a zwłaszcza takie pieniądze, które są szczególnie ujęte w procedury jak unijne i które są pod szczególnym okiem, kontrolą wielu instytucji, no nie sposób te sympatie polityczne lokować w tych transferach. I myślę, że podobnie jest z organizacjami pozarządowymi. Ale też wymagamy uczciwości od samych tych organizacji, co się często objawia w kwestiach rozliczeń finansowych. Czasami ktoś próbuje sobie, krótko mówiąc, opisać swoją rzeczywistość i swoje wydatki w trochę przeskalowanej formie. Jeśli się to sprawdzi, jeśli się to zweryfikuje, okazuje się, że to są pieniądze w nadmiernej ilości i nie powinny być w ten sposób lokowane, bo to jest kwestia też oceny, co się mieści w tym transferze finansowym i na co te pieniądze są wydatkowane, więc ta uczciwość musi być po obu stronach, ale wydaje mi się, że bogactwo tych organizacji pozarządowych i ich obecność w życiu publicznym jest niezbędna, żebyśmy byli społeczeństwem obywatelskim, czyli takim, w którym jak najwięcej osób się angażuje, a jak najmniej osób się przygląda tylko, co robią inni, bo tak mniej więcej to można uprościć. Więc myślę, że przed nami jeszcze wiele, wiele pracy we wszystkich tych sferach, o których mówiłem. Dziękuję. Zgadza się, zarówno samorząd wojewódzki, jak i administracja rządowa obecnie będą miały wyzwania, ale właśnie jak na NGOsy patrzy biznes. Z jednej strony bardzo często fundacje, stowarzyszenia są zakładane przez podmioty prywatne, z drugiej strony i realizują często bardzo szczytne też cele. Z drugiej strony, jak nieraz rozmawiam z przedsiębiorcami, to gdzieś tam ich doświadczenie związane jest z tym, że jakieś stowarzyszenie, nie wiem, blokuje inwestycje, robi wszystko, żeby nie mogło się rozwijać przedsiębiorstwo. No bo nie, czy to z powodów ekologicznych, czy jakichś innych. Jak pan, biorąc pod uwagę swoje długoletnie doświadczenia, ale też może takie ogólne wnioski, patrzy na i własne, ogólnie na relacje biznes, NGOsy, też takie NGOsy niezależne, a z drugiej strony, czy jakie pan ma doświadczenia w tym zakresie? Proszę państwa, ja będę unikał może jakichś szczególnych przypadków, ale w związku z tym, że przez jakiś czas swojej kariery zawodowej byłem również kanclerzem loży BCC, czyli rozpatrywaliśmy problemy biznesu bardziej w skali makro niż tylko indywidualnie firmy, to udzielę państwu takiej odpowiedzi.
Dzięki Bogu nie mamy tych dylematów, które przedstawia pan marszałek. Natomiast jako biznes jesteśmy mocno zaangażowani w funkcjonowanie organizacji pozarządowych dwuwarstwowo i zawsze. Nie chcę, żeby to wybrzmiało, bo to musi wybrzmieć, bo gotówką, którą operujemy, rozdając ją, przyznając tym wszystkim organizacjom pozarządowym, dysponujemy ją tylko i wyłącznie dlatego, że jedynym generatorem tej gotówki jest biznes. Nie ma na rynku innej gotówki niż gotówka wygenerowana przez biznes. W związku z tym, jeżeli ktoś rozdaje, nawet nie rozdaje w sensie takim negatywnym, tylko przydziela na ważne cele jakąkolwiek gotówkę, to przydziela ją tylko dlatego, że biznes ją najpierw wypracował, że powstała nadwyżka do podziału. I to jest bardzo ważne, żebyśmy państwo mieli tego świadomość. My istniejemy jako przedsiębiorcy od zawsze w tej strefie. Natomiast istniejemy w niej również w drugiej warstwie, w takiej warstwie dobrowolnej. Jesteśmy ludźmi o różnej wrażliwości, o różnych również możliwościach. Niektóre firmy mają określone swoje strategie marketingowe. W związku z tym również w swoich strategiach marketingowych korzystają z współpracy z takimi organizacjami. I to jest jeszcze głębiej, bo to jest może trochę wyrachowane, bo realizowana jest biznesowa strategia marketingowa, ale również są przedsiębiorcy, którzy niezależnie od tego, że angażują się na tym poziomie takim formalnym, z poziomu biznesu, mają ogromną satysfakcję, żeby nadwyżkę, którą dysponują, przekazać na takie cele zupełnie niekomercyjne, bo to daje satysfakcję, bo jak ma się, przekracza się pewien próg nie tylko zasobności, ale to pewnie i wieku, to się zauważa, że w zasadzie największą wartością to jest to, żeby mieć satysfakcję ze swojego życia, żeby zrobić coś innego, coś niebywałego. I przedsiębiorcy to robią i tych przykładów jest wiele. Proszę państwa, również z terenu Wielkopolski jest przedsiębiorca, który zamierza ogromną kwotą wesprzeć bardzo ważne zadanie publiczne w obszarze kultury. Robi to dlatego, że ma taką wyraźną potrzebę. W związku z tym na pewno w tej sferze są problemy, o których mówiła pani wojewoda i mówił pan marszałek, bez wątpienia tak, ale one zawsze będą. Ja patrząc z punktu widzenia biznesu odrzucam to, to nie jest istotą sprawy dla mnie. Biznes będzie w tym uczestniczył na pewno, bo to jest to, co państwu powiedziałem również, jak my patrzymy na ten jeden wspólny zbiór. Dla samorządów to jest zbiór obywateli, dla biznesu to jest zbiór klientów. My szanujemy swoich klientów. Mówi się w biznesie, że klient to jest king. Biznes mówi, że ten teren, ten klient to jest king. I tak traktuje odpowiedzialny biznes swoich klientów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, Instytut ma fundację, tak, która bardzo dobrze działa. Tutaj jest z nami pani prezes fundacji, pani Elżbieta Kopińska, która z wydziałem bardzo długo i dobrze współpracuje, zresztą jest jego absolwentką. Natomiast jak ta fundacja, tak, w tym momencie funkcjonując, robiąc różnego rodzaju konferencje, seminaria, tak, jako też NGO stworzony, co prawda, przez fundatora, jakim jest Instytut, ale która no, dobrze działa w Poznaniu, w Wielkopolsce, jak z waszego punktu widzenia, jako Instytutu no, Panowskiego, zarówno wasza fundacja, wasz NGO działa, jak i z drugiej strony, czy współpracujecie i jak także z innymi podmiotami? Nasza fundacja powstała kilka lat temu, jest to fundacja IHB PAN. Powołana została w celu promocji działalności Instytutu przede wszystkim, ale ta działalność bardzo pięknie się rozwinęła. Mamy za sobą kilka świetnie zorganizowanych konferencji, które cieszyły się dużą popularnością. Ostatnio z okazji Dnia Chorób Rzadkich mogliście w wielu miejscach w Poznaniu i Wielkopolsce zobaczyć
podświetlone na różowo budynki, to też za sprawą między innymi działalności naszej fundacji. I staramy się szerzyć nasze osiągnięcia naukowe i też wiązać dzięki naszej fundacji różne inne organizacje do wspólnej organizacji różnych wydarzeń. Ale fundacja była też dla nas takim wytrychem, żebyśmy mogli korzystać z różnych innych możliwości, w których Instytut nie może brać udziału. Jesteśmy jednostką Polskiej Akademii Nauk, więc nie wszystkie drzwi działalności są dla nas otwarte, a taka fundacja otwiera nam dodatkowe wrota. Dlatego z chęcią podjęliśmy się takiej działalności. Ale sami też korzystamy ze wsparcia wielu fundacji. Ostatnio jedna z naszych młodych naukowczyń otrzymała z fundacji L'Oréal stypendium dla młodych kobiet w nauce. I takie stypendia przyznawane są co roku w Polsce i na świecie. Ale też to, co chciałam jeszcze w tym miejscu powiedzieć, to jest działalność fundacji BGK, Fundacja Most de Most, która w zeszłym roku obdarzyła Instytut grantem, który otrzymaliśmy na rewitalizację części pałacu w Turbi, który nas teraz materialnie wiąże z zagadnieniem pracy organicznej, bo to tam mieszkał, działał generał Chopowski, jeden z wybitnych Wielkopolan, który jakby jest u podłoża, u źródeł tego pojęcia praca organiczna. I dzięki Fundacji Most de Most jesteśmy w stanie przywrócić chociaż część tego pięknego miejsca w Turbi, to jest gmina Kościan, społeczeństwu, zwłaszcza lokalnym mieszkańcom, którzy w tej miejscowości nie mieli nawet świetlicy wiejskiej, więc tam chcemy stworzyć takie miejsce, które będzie mogło ich integrować, ale dla nas też, dla Instytutu, to będzie miejsce, w którym będzie zlokalizowana filia naszego Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej. Wkrótce będzie uroczyste otwarcie siedziby tego centrum przy ulicy Wieniawskiego. Tam rewitalizujemy całą kamienicę, gdzie właśnie to centrum będzie otwarte, więc serdecznie zapraszam na początku czerwca. Dla was, dla uczniów przede wszystkim, to jest dobre miejsce, żeby skierować swoje kroki. I takich fundacji jak Fundacja Most de Most jest bardzo wiele. Myślę, że każdy z nas też ma gdzieś w głowie kilka nazw fundacji i stowarzyszeń, które są mu bliskie, i chyba na to musielibyśmy zwrócić uwagę, że te fundacje wykonują i stowarzyszenia kapitalną pracę. To jest czas i poświęcenie tysięcy osób w Polsce, które, tak jak powiedział pan marszałek, nie otrzymują za to wynagrodzenia, nie pracują od 8 do 16, tylko często są to problemy palące ich samych. I ta praca jest nieoceniona. I panie wójcie, czy pan, tak, ale jak pan współpracuje z NGO-sami, fundacjami, stowarzyszeniami w swojej gminie i jak pan widzi rolę, bo my mówimy często o dużych fundacjach, ale jest także bardzo dużo małych, lokalnych też organizacji trzeciego sektora, które działają lokalnie, ale są niezwykle ważne i z punktu widzenia wspomagania administracji samorządowej na szczeblu gminy, ale też realizacji takich bardzo małych projektów, nie wielkich inicjatyw, ale takich drobnych, ale dla życia pewno mieszkańców niezwykle ważnych albo i ważniejszych. Dzisiaj gdybym miał wskazać osoby, które są najbliższe tym ideałom pozytywistycznym, są organicznikami, właśnie wskazałbym osoby, które pracują w stowarzyszeniach, pracują społecznie z ogromnym zaangażowaniem. Dla nas wielką dumą i zaszczytem jest to, że mamy w tej chwili w niedużej 20-tysięcznej gminie mamy prawie 80 stowarzyszeń w tej chwili. I proszę sobie wyobrazić, że te stowarzyszenia w bardzo krótkim czasie przeszły, czy tak się wyspecjalizowały, że
w sporej części realizują zadania własne gminy. I podam takie przykłady. Mój kolega, wójt, chcąc aktywizować artystycznie, muzycznie środowiska, postanowił powołać szkołę muzyczną. Szkołę muzyczną, oczywiście jest procedura, jest kuratorium, jest starosta, trzeba na to przeznaczyć środki w budżecie, trzeba przygotować bazę i tak dalej, i tak dalej. U nas od wielu, wielu lat działa stowarzyszenie, które zajmuje się propagowaniem muzyki, organizuje, no powiem wprost, jest to orkiestra Adenta Wsi Chludowo. W tej orkiestrze w tej chwili muzyków, aktywnych muzyków jest prawie 100 i w pewnym momencie zorientowałem się, że oni działają jak szkoła muzyczna. Oni są szkołą muzyczną, oni zatrudniają instruktorów, otrzymują oczywiście w trybie konkursowym, trybie pożytku publicznego, otrzymują dotację, niemałą dotację z gminy, ale jak przeliczyliśmy, ile by kosztowało zorganizowanie szkoły muzycznej, proszę Państwa, to jest 5 razy więcej niż my przeznaczamy. I my nie potrzebujemy ingerować. Ja nie muszę wybierać dyrektora, nie muszę martwić się o instruktorów. To wszystko po prostu jest realizowane w ramach tego stowarzyszenia. Mówiąc o ludziach, bo przede wszystkim są to ludzie, gdyby nie było zapału, pasji, pomysłu, chęci współpracy, to oczywiście takich projektów by nie było. Dzisiaj jest środa, przedwczoraj zakończył się turniej, może Państwo słyszeliście o Słodkiej Polsce, o turnieju, piłkarskim turnieju dzieci z cukrzycą. Na początku był to wielkopolski, kilka lat później ogólnopolski. W sobotę, w niedzielę, w poniedziałek gościliśmy 500 zawodników z 8 krajów. I gdyby nie pomysł pana, który prowadzi kancelarię, pracuje po 10-12 godzin dziennie, a potem przebiera się, mówiąc kolokwialnie, w ciuchy sportowe, siada przy biurku, spotyka się z ludźmi i organizuje tego typu wydarzenia o wartości, no nie będę strzelał, ale pewnie około 1 000 000 złotych, pozyskując oczywiście dotacje, pozyskując sponsorów, dbając o to w sposób taki bezpośredni, nie byłoby takich projektów. I dzisiaj po raz chyba 8 czy 9 mieliśmy okazję w Suchym Lesie, zresztą w Morasku odbywał się finał, bo sala okazała się w Suchym Lesie za mała po prostu na tak dużo. UM-u, tak? Proszę? W obiektach UM-u. Tak, tak, tutaj na waszej hali. Takich przykładów mógłbym oczywiście mnóstwo podawać, ale chciałem zwrócić uwagę, że pomysł, no oczywiście w tym jest też ryzyko, jakieś nawet ryzyko biznesowe, można tak powiedzieć, ale pasja, zaangażowanie, współpraca z samorządem na pewno element niezwykle ważny i naprawdę z ogromną przyjemnością współpracuję się z takimi ludźmi i z ogromną przyjemnością dyskontuję się również w sensie takim publicznym tego typu wydarzenia. To takie 2 przykłady, dziękuję. Super, dobre przykłady i przechodzimy jakby do trzeciej, pewnie ostatniej takiej części tego naszego panelu. Mamy tutaj licealistów, mamy studentów. Wielu studentów niemało pracują, tak? Także studenci dzienni, nie tylko dlatego, że muszą się utrzymać, ale najważniejsze, ale także dlatego chcą zdobywać doświadczenie. To jak, bo Państwo jesteście także pracodawcami, tak? Jakby nie było. I jak widzicie, jakby wejście w życie zawodowe ludzi młodych. Dużo się mówi oczywiście o praktykach często pewnie gdzieś tam, tak, to stwierdzenie, praktyki bezpłatne, to też pokoleniowo się zmienia. Ja sam byłem na praktykach w Urzędzie Marszałkowskim wiele lat temu. Jak Państwo widzicie zaangażowanie młodych ludzi? Po pierwsze dlatego, w jaki sposób ich pozyskujecie, jak, czy zostają, tak, wiem, że często zostają później na stanowiskach, jak z perspektywy państwa jako z jednej strony no, samorządowców, polityków, biznesmenów, ale także właśnie w tym momencie pracodawców i to dużych pracodawców w Poznaniu, w województwie. Widzicie to tutaj do ludzi młodych, jak mogą wchodzić na rynek pracy u was, pomagając, zaczynając od praktyk, staży, a kończąc na pracy, bo tutaj na pewno widzę, że wielu naszych absolwentów też państwu pomaga już jako pracodawcy, pracownicy, pracobiorcy oczywiście. Panie Wojewodo.
To ja może akurat zacznę od dzisiejszego przykładu. Jest ze mną Gabriel, to jest licealista liceum numer 2. Dzisiaj jest Dzień Przedsiębiorczości i mają właśnie ciekawy projekt, a mianowicie uczestnictwo w dniu różnych osób w zastanawianiu takim, jaką ścieżkę swoją chcieliby za jakiś czas odbywać. Więc trochę budowanie mostów pomiędzy taką teorią a praktyką i rzeczywiście zapraszanie młodych ludzi, czy to właśnie tutaj w takim Dniu Przedsiębiorczości, inicjatywie właśnie liceum numer 2, czy właśnie wspomniane wcześniej praktyki. I może odniosę się właściwie do swojej gdzieś ścieżki kariery, może to też będzie gdzieś jakaś wskazówka, tyle wskazówka, może przykład. Sama byłam praktykantką akurat w polskiej ambasadzie w Dublinie i również stażystką w konsulacie generalnym w Sydney. I jak już mówiliśmy, rzeczywiście to są praktyki bezpłatne, więc może nie będę tego komentować, ale mimo wszystko, patrząc jednak na pół szklanki pełnej, niesamowita dawka wiedzy i rzeczywiście bardzo gorąco zachęcam właśnie do, tam gdzie są oczywiście praktyki umożliwione, do właśnie wypełniania swojej CV-ki praktykami czy stażami. I nie tyle właśnie po to, żeby CV-ka się tylko wypełniła na papierze, ale tak naprawdę aby wzbogaciło się nasze doświadczenie pod kątem decydowania o swojej przyszłości, bo praktyki nam to umożliwiają. Kiedy jeszcze nie skończyliśmy studiów, kiedy jeszcze nie podjęliśmy tego pierwszego zawodu, one dają nam takie pierwsze okno spojrzenia, czy to jest właściwie w ogóle to, co my chcemy w życiu robić. Więc bardzo istotna dawka takiego rozpoznania samego siebie w stosunku właśnie do podejmowanego wyzwania, jakimi są studia. Nieczęsto jest tak, że przecież w wieku 20 lat nie do końca wiemy, co chcemy robić, a właśnie praktyki nam to umożliwiają. Ja jeszcze nie chcę za dużo to obiecywać, ale bardzo możliwe, że również będziemy otwierać właśnie praktyki podczas lata dla różnych uczniów. Tak naprawdę robimy mapę potrzeb właśnie w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie takie praktyki możemy kierować. A jeśli chodzi o taką pomoc dla osób młodych we wchodzeniu właśnie na rynek pracy, jeśli praca w służbie publicznej, w służbie cywilnej jest obszarem zainteresowań, ja też sama stawiam na zespół młody i rzeczywiście w miejscach, w których prowadzimy właśnie konkursy, zgłasza się do nas duża liczba osób młodych, pracujemy w ogóle z absolwentami już w UNPRiD również, więc to jest kwestia też może podejścia pracodawcy do włączania osób, które jeszcze nie mają większego portfolio właśnie swojego doświadczenia, ale i studia je do tego przygotowały, mają olbrzymi zapał i tak naprawdę wszystkiego szybko się bardzo uczą. Jest to taka trochę może learning by doing, ale wiedzmy o tym, że pokolenie, które właśnie gdzieś kończy studia, czy jest w ich trakcie, ono będzie stawać już też przed innymi zawodami przyszłości, przed innymi wyzwaniami i to jak najszybsze włączanie uczniów, studentów właśnie w rynek pracy tak naprawdę wzbogaca też naszą ofertę i biznesu, i usług publicznych, bo młodzi tak naprawdę w wielu, wielu obszarach mają już więcej, możemy to nam powiedzieć, wiedzy niż osoby, które gdzieś 20 lat w jednym obszarze, może w jakimś tam stopniu zamknięte w jakiejś komórce organizacyjnej są. Więc jeśli chodzi o Urząd Wojewódzki, jak tylko odpalimy praktyki, będę też o nich informowała i gorąco zachęcała. Jeśli nawet nie w urzędzie mielibyście ochotę takie praktyki odbywać, to gorąco zachęcam do jakiegokolwiek uczestnictwa właśnie w takim wejściu w praktykę tego, jak wygląda zawód, który chcielibyście wykonywać, bo nie ma lepszego zawodu niż ten, który gdzieś jest związany właśnie z pasją, z powołaniem i robieniem tego, co się kocha. Jasne, to patrząc na wydziale, to kierunki politologia, zarządzanie państwem, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo i dziennikarstwo, komunikacja społeczna powodują, że bardzo wielu naszych studentów zarówno w Urzędzie Wojewódzkim, jak i panie marszałku w Urzędzie Marszałkowskim odbywa i na pewno będzie odbywać praktyki zawodowe. Jak pan z punktu widzenia administracji samorządowej widzi tą kwestię, na ile Urząd Marszałkowski jest otwarty, czyli wiem, że jest otwarty, bo na własnym doświadczeniu, dla stażystów, dla praktykantów i jak się potem wpływa na rozwój samego urzędu, jak i na bardzo dużo jednostek przecież podległych samorządowi wojewódzkiemu. Oczywiście zachęcam również do takiego zetknięcia się z praktyką, bo też inaczej sobie pewnie wyobrażamy miejsce pracy
a dobrze je zobaczyć z bliska i zobaczyć te relacje międzyludzkie i też czegoś się nauczyć. Ja uważam, że no, życie polega na tym, żeby poszukiwać jakiejś swojej ścieżki, swojej drogi. Ja sam robiłem w życiu wiele rzeczy najróżniejszych, różnych zawodów, bo z wykształcenia jestem archeologiem, a byłem w ciągu życia i rolnikiem i potrafię robić wiele rzeczy takich bardzo praktycznych, jak spawanie na przykład, albo uprawa roli ciągnikiem z narzędziami rolniczymi. To wszystko mam za sobą, co się niezwykle przydaje również takiej działalności jak ta, którą dzisiaj wykonuję, bo potrafię jakby wyobrazić sobie pracę wielu ludzi w wielu dziedzinach, ale tak naprawdę trzeba znaleźć to swoje miejsce i myślę, że ci młodzi ludzie, którzy próbują w formie stażowej pracować w wielu miejscach za lepsze czy gorsze wynagrodzenie, jak wiemy, bo to nie zawsze się wiąże z jakimiś dużymi profitami, ale po pierwsze poznają, po drugie czegoś się uczą. Pracodawca bardzo docenia, myślę, że dzisiaj pracodawcy bardzo wyraźnie formułują swoje oczekiwania. Chcą mieć pracowników, którzy już coś potrafią. Stąd chociażby to kształcenie dualne, które się opiera i na teorii, i na praktyce już w konkretnym miejscu, w konkretnej firmie, czy też w takim miejscu, które posiada nowoczesne technologicznie urządzenia, na których można już czegoś się nauczyć i wtedy ten pracownik, przychodząc do pracy, no, robi jak najmniej szkód pracodawcy, a jak najwięcej już mu przysparza pozytywnych elementów, bo de facto no, ktoś, kto nie ma takiej praktyki, kto zaczyna zupełnie od zera, po czysto teoretycznym kursie, czy w szkole, czy też na studiach, no jest, co tu dużo mówić, mało przydatnym dla pracodawcy pracownikiem i też nie może za wiele oczekiwać, bo czasami słyszę takie sformułowania, że no fajnie staże, ale dobrze płatne. No dobrze, tylko że musimy sobie uświadamiać, co oferujemy, bo jeśli oferujemy tylko zainteresowanie, zero umiejętności, i też wszystkiego muszą nas nauczyć od najprostszych rzeczy, no to trudno oczekiwać za to jakiegoś uczciwego wynagrodzenia, no bo tak naprawdę za co, tak? Tylko za poświęcony czas, no to ten poświęcony czas nie ma takiej wartości, więc też warto sobie czasami taką refleksję wywołać, czy coś konkretnego oferuję, tak? I co mogę za to oczekiwać w takim świecie konkurencji, gdzie rywalizuje się o dobrze płatne miejsca pracy, warto jednak ten bagaż wiedzy i też pewnego doświadczenia mieć. Natomiast z punktu widzenia pracodawcy, który ocenia dokumenty złożone w procesie rekrutacji, niewątpliwie i określone kwalifikacje poprzez odbyte kursy szkolne, czy studia, czy jakieś inne elementy, to się bierze pod uwagę, jak też tą aktywność. Ktoś, kto pracował na studiach, ktoś, kto odbywał jakieś właśnie praktyki, ktoś, co widać, że jest zainteresowany światem, różnymi aktywnościami, bez wątpienia jest oceniany wyżej i też myślę, że w takich rozmowach kwalifikacyjnych też ma więcej do powiedzenia, bo ta suma doświadczeń daje mu takie poczucie pewności siebie też i myślę, że to jest niezwykle istotne i ważne. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, praktykant to wiadomo jakiś koszt, tak trzeba, przyjdzie młoda osoba, trzeba go wdrożyć. Ale jak pan, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, swoich biznesów, firm, rekrutuje pracowników i czy jest też miejsce dla ludzi no właśnie takich młodych dopiero po szkołach, uczelniach, wiadomo, że doświadczonych z rynku to inaczej się przyjmuje? Powiem troszeczkę na okrągło, wykorzystując wypowiedź pana marszałka. Bo rzeczywiście wyraźnie widać, że pan marszałek bardzo dużo w życiu aktywności ma za sobą, bo gdybym kiedykolwiek miał problem i szukałbym szefa HR-u, to wybrałbym pana marszałka. Powiedział dokładnie to, co ja bym chciał powiedzieć. Natomiast problem jest głębszy, absolutnie problem jest głębszy,
patrzę na niego również z perspektywy tego, że osiągnąłem pewien wiek, mam dzieci, które osiągają pewien wiek, są już wnuki, które zaczynają osiągać pewien wiek i mówiąc tak kolokwialnie, ja się cholera nie starzeję. W związku z tym zabieram wam miejsce. W związku z tym wam nie jest łatwo wyjść na rynek, dlatego że my się ciągle mając 60 kilka lat świetnie czujemy i żaden z nas nie ma ochoty odejść z biznesu. W związku z tym, co wy macie zrobić? Macie jedno wyjście. W skrócie mówię do was, studenci, musicie nas wykopać. A możecie to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, jak będziecie aktywni, jak będziecie asertywni, jak będziecie mieli wiedzę i wtedy będziecie mogli przyjść do pracodawcy, pokazać mu całego siebie, powiedzieć, że coś takiego kosztuje i on was zatrudni. Natomiast jeżeli przyjdziecie do pracodawcy, nie wiedząc czego chcecie, poza tym, że chcecie dobrze zarabiać, to jest zła droga, która doprowadzi donikąd. I ja jestem przeciwny praktykom niewynagradzania stażystów. Absolutnie jestem przeciwny. Uważam, że stażysta powinien również zostać wynagrodzeniem. Natomiast patrzę na apetyty młodych ludzi, którzy przychodzą do pracy, z perspektywy moich pracowników, z którymi pracuję 10-15 lat. I wiem, ile oni zarabiają, wiem, ile ja im mogę zapłacić i wiem, ile oni potrafią. Jak zderzam tą młodość z odwagą, zapałem, z tym moim pracownikiem świetnie przygotowanym do realizacji, to znajdę punkt, który da satysfakcję jednej i drugiej stronie. Natomiast jak zderzam to z takim lekkim, obojętnym podejściem do swojego życia, z takim, przepraszam, bardzo modnym balansem w życiu, gdzie trzeba mieć czas na wszystko, to ja jako biznes mówię nie. U mnie nie ma czasu na wszystko, bo ja jestem biznesem i wy się musicie wysilić, żebyście coś osiągnęli. A naprawdę musicie, bo inaczej będziecie mieli 45-50 lat i ciągle będziecie mieli nad sobą, będziecie w sile wieku, facetów zresztą nie tylko, bo panie zaczynają również bardzo mocno funkcjonować w życiu zawodowym. Będziecie ciągle mieli jeszcze swoich kolegów z branży, którzy będą mieli 60-65 i żaden z nich nie będzie myślał, żeby iść na emeryturę, bo oni świetnie jeżdżą na rowerze, jeżdżą na nartach, wszystko robią i w ogóle nie mają ochoty zajmować się wnukami, bo również nie mają ochoty, bo nie mają jakich wnuków, bo tych wnuków nie ma. Także przed wami jest ogromne wyzwanie. To jest to, co chciałem wam powiedzieć. Ale wy to musicie zrobić, bo my tego za was nie zrobimy. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Tak. Praca organiczna, tak? Tak. Panie dyrektor, to jest specyficzna instytucja, tak, naukowa, ale również jest to instytut z dużym pracodawcą. Jak pani z punktu widzenia jednostki naukowej, która też związana jest z fundacją, patrzy na sposób przyjmowania, zatrudniania młodych ludzi? Nasz instytut zatrudnia teraz około 900 osób, więc jesteśmy bardzo dużym pracodawcą. Mamy bogatą ofertę staży niepłatnych, niestety, w naszym instytucie, ale to, co oferujemy, to jest opieka naprawdę profesjonalnych i doświadczonych opiekunów naukowych. Zachęcamy osoby, które są na studiach, żeby przyszły do naszych laboratoriów na kilka miesięcy i popatrzyły, jak naprawdę wygląda praca naukowa, jak pracuje się w laboratorium, bo młodzi nie mają tej wiedzy, bo skąd też mają ją brać? Często w szkołach nawet nie ma sal przystosowanych do wykonywania podstawowych eksperymentów fizycznych, biologicznych czy chemicznych, a u nas można się tego nauczyć w bezpieczny i profesjonalny sposób, a przy okazji te wyniki, które się tam wypracuje podczas tej pracy, wykorzystać w swojej pracy licencjackiej czy magisterskiej. A jeśli komuś ta praca się spodoba, oferujemy studia doktoranckie, więc można jakby kontynuować tą ścieżkę kariery z nami. Ja sama mam doświadczenie pracy na zasadach wolontariatu. Byłam stażystką w Urzędzie Marszałkowskim podczas studiów.
taki dobry pracodawca z dużymi możliwościami, więc dlatego ja jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej na kierunku stosunki międzynarodowe, więc było mi bliskie wiele tematów, które są poruszane w Urzędzie Marszałkowskim, dlatego tam się skierowałam, ale to otworzyło mi też oczy na tą pracę. Jak wygląda prawdziwe kontakty, biznes, samorządy, czego na studiach nigdy bym się nie dowiedziała. I zachęcam też was wszystkich do podejmowania pracy jak najszybciej, czy to w okresie letnim, czy na studiach, dzieląc naukę i czas na naukę i na pracę, bo tak jak powiedział pan prezes, no wy będziecie zaraz konkurować na rynku pracy, wejdziecie i będziecie poszukiwać tej pracy, a jest o nią dosyć trudno, mimo że w Poznaniu jakby wskaźnik bezrobocia jest dosyć niski, ale jest to bardzo atrakcyjne miasto i wiele osób tutaj kieruje swoje kroki i szuka pracy. I tak jak teraz siedzicie tutaj obok siebie, to wkrótce będziecie ze sobą konkurować i musicie mieć jakąś przewagę nad swoimi koleżankami i kolegami. I dlatego warto poświęcić trochę z wypoczynku letniego i spróbować gdzieś zdobyć to doświadczenie w urzędach czy w biznesie. Już nieważne, czy będziecie mieli za to płacone, czy nie, ale to jest takie doświadczenie, które zaowocuje wam, czy to kontaktami, czy doświadczeniem, czy wpisem chociażby w CV, które pokaże waszemu potencjalnemu przyszłemu pracodawcy, że wam się chce, macie jakąś motywację, jesteście zdyscyplinowani, bo trzeba było wstać na tą siódmą czy ósmą do pracy. I to są takie rzeczy, których teraz pamiętam, jak byłam w waszym wieku, pewnie nie zdajecie sobie sprawy, ale zaraz ten czas, wasz czas nastanie i będziecie musieli podjąć tą rękawicę i walczyć o fajne miejsce pracy. To panie wójcie, jak to u pana z młodymi stażystami? Wiadomo, tutaj liczba nie jest ograniczona, ale jednak zarówno z punktu widzenia samorządu, jak i no, firm, tak, które znajdują się na pana terenie, jest to na pewno też ważna kwestia, młodzi pracownicy wchodzący na rynek pracy. Na terenie naszej gminy troszeczkę inaczej to wygląda, na terenie sąsiednich gmin, również w aglomeracji poznańskiej też to inaczej wygląda, zwłaszcza tam, gdzie są szkoły zawodowe. U nas nie ma szkoły zawodowej, mamy liceum. Przy szkołach zawodowych na terenie powiatu poznańskiego, jak państwo wiecie, właśnie ten dualny system nauki świetnie się sprawdza, funkcjonuje. Są klasy patronackie, są szkoły, które współpracują z dużymi zakładami pracy i oczywiście te możliwości są inne. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na ten obszar samorządowy, zakładając, że w zasadzie cały samorząd jest jednym wielkim polem do zdobywania doświadczeń. Mówiliśmy o stowarzyszeniach. Sama chęć pracy w stowarzyszeniu, aktywne włączenie się w realizację projektów przez młodych ludzi jest na pewno ogromnym doświadczeniem, sporym kapitałem. Warto też wspomnieć o wolontariacie. My w ramach Centrów Usług Społecznych realizujemy czy przygotowujemy i formalnie, i organizacyjnie, logistycznie, finansowo również działalność wolontariacką. Ona ma ogromne znaczenie we wszystkich środowiskach, na terenach miejskich, wiejskich. Bardzo ważne to się okazało w okresie pandemii, w okresie trwającej wojny w Ukrainie, kiedy mieliśmy zdecydowanie większą ilość uchodźców i widzieliśmy te, pamiętamy te obrazki ze wschodniej części Polski, jak bardzo to okazało się to ważne i myślę, że dla młodych ludzi jest to ogromne doświadczenie. Natomiast oczywiście mamy też przykłady na co dzień z takiego przekazywania środków, nie pamiętam jak one się nazywają, to są środki, które samorząd płaci pracodawcy za to, że przyjmuje na szkolenie, praktyczne szkolenie ucznia,
I na terenie mojej gminy to jest około 100 transferów, gdzie przekazujemy po prostu jako gmina środki pracodawcom na kształcenie osób młodocianych. No my podobne staże mieliśmy tutaj u nas na wydziale. Proszę Państwa, no czas dobiega końca. Pan prezydent zaraz jeszcze powie kilka słów ważnych, ale ja już bym chciał tak podziękować, tak, przede wszystkim naszym wspaniałym gościom, przede wszystkim pani wojewodo, pani Agata Sobczyk, wojewoda Wielkopolski, bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie, również pan marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, panie prezesie, pan prezes Adam Trybusz, wielki przedsiębiorca, tutaj widzimy wspaniały budynek Andersji chociażby, pani dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i oczywiście pan wójt Wojtera, gmina Suchy Las, także bardzo jeszcze dziękuję państwu, wam. Przed przerwą jeszcze pan prezydent. No ja dziękuję, że pan profesor powiedział, że coś ważnego powiem, to też się poczułem ważny od razu, ale ja chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, o której zapomnieliśmy, a powinniśmy. Te dni pracy organicznej odbywają się pod patronatem Władysława hrabiego Zamojskiego, a już niedługo, 9, ale tak wyraźnie chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, 9 maja będziemy chodzili kolejną rocznicę. W 1889 roku hrabia Zamojski wygrał, jak to się mówi, słynną licytację centem dla nas, dla was, żebyście mogli nie tylko latem, ale i zimą jeździć do Zakopanego, do Morskiego Oka, właśnie te tereny. Gdyby nie on, jego rodzina Zamojskich, dzisiaj nie wiadomo, byśmy może jeździli na Słowację, a tam jeździmy do Polski. Jedne ważne słowa Władysława hrabiego Zamojskiego. Zgrzeszyłem wielokrotnie przeciwko 10 przykazaniom, ale nigdy nie zgrzeszyłem przeciwko państwu, ojczyźnie. I tego też wam życzę i dziękuję, że wysłuchaliście tą część debaty. Dziękuję panelistom. Wytrzymajcie jeszcze, może drugi panel też będzie bardzo ciekawy. Też wam to wniesie. Ja bardzo dziękuję, że ten troszeczkę powiedziałem tak, przepraszam, wy się na mnie obrazicie, bo mnie znacie, egzotyczne złożenie tego panelu spowodowało, że był bardzo ciekawy. To, że chciałem, żeby w tym uczestniczył pan prezes Adam Trybusz. Mogę powiedzieć, mój przyjaciel też uczył mnie biznesu, jak ja byłem wiceprezydentem. On mnie wielokrotnie... Leszku, nie mów, że robiłem tutaj za pewne zwierzątko, nie rób. Nie, ale był człowiekiem, który w trakcie, kiedy ja byłem samorządowcem, pokazywał mi tą stronę biznesową. Wielokrotnie kłóciliśmy się o pewne rozwiązania, ale dzisiaj mogę być dumny, że jestem kolegą Adama, który buduje największy bieżowiec w Poznaniu, buduje właśnie całe centrum placu Andersa. To jest robota, praca pana Adama Trybusza, więc Adam, ty z tego postawili sobie pomnik za życia i tego trochę ci zazdroszczę. Ale ja wam wszystkim dziękuję, że znaleźliście czas i mamy dla was takie drobne podziękowania. A tutaj mam jedną jeszcze zaległość dla pana marszałka, którą liczyliśmy, że będziemy mogli na gali wręczyć, ale jeżeli pani marszałko, pan pozwoli, to zaczniemy od pana w tym wypadku, bo mamy o podziękowania oraz medal Wolna Organiczna Wielka z certyfikatem. Tak, szanowni państwo, o 13:30 drugi panel, teraz za chwilę przerwa. Co można zjeść, wypić przed aulą.
którzy zostali na drugiej części naszej tegorocznej debaty Wielka Organiczna, Wielka organizowaną przez Wydział Nauk Dziennikarstwa oraz Unię Wielkopolan. Dzisiejszy dzień to nie wszystko można przewidzieć. Myślę oczywiście o protestach rolników, dlatego też z 5 panelistów mamy 3, ale to może dzięki temu będzie ciekawsza dyskusja. Może będzie czas na pytania z Państwa strony. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie powitać pana doktora Pawła Przepiórę, tak, pana wójta gminy Dopiewo, panią burmistrz Małgorzatę Machalską, Luboń, i panią Katarzynę Łożinę, dyrektorkę Biura Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Poznania. Ja nazywam się Szymon Osowski, będę z Państwem prowadził debatę, dyskusję, rozmowę dotyczącą pracy organicznej, ale tutaj jakby mówiliśmy od początku, przede wszystkim interesuje nas kwestia wzajemnych relacji pomiędzy biznesem, pomiędzy samorządem. No właśnie czekamy, czy pan prezes, przedstawiciel biznesu pojawi się, ponieważ dojechać nie może, być może rzeczywiście rolnicy. To może ja zacznę. Mamy przedstawicieli samorządów. To ja może zacznę od takiego zapytania, jak Państwa zdaniem te relacje pomiędzy samorządem gminnym i większym i mniejszym, a przedsiębiorcami układają się, biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie bogate, zarówno jako samorządowców, polityków lokalnych, urzędników, a jak też może powinny się, czyli jest tutaj ta różnica i co widzicie, w jakim kierunku powinny, nawet nie chodzi o kwestie prawne, ale być może też podążać zmiany w tym zakresie. Panie doktorze. Witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie na ten ciekawy panel. Zacznę od odpowiedzi może krótkiej na pytanie, czyli jak się układają nasze relacje. Ja odpowiem, że dobrze albo bardzo dobrze. Natomiast pewnie bym nie abstrahował od jednak regulacji prawnych, bo przypomnę, że samorząd jakikolwiek, czy to gminny, czy powiatowy, czy wojewódzki, działa w określonych ramach prawnych, realizuje określone zadania. I oczywiście no, jesteśmy świadomi całymi sobą, myślę, jak tutaj jesteśmy. Staramy się wspierać przedsiębiorców, przedsiębiorczość, bo z tego się bierze dalszy rozwój naszych gmin, naszych rejonów i z tego też korzystają nasi mieszkańcy. Ja tylko już ostatnie słowo jeszcze w tej części wypowiedzi. Też ważne jest, żeby tak naprawdę rozróżnić przynajmniej tych przedsiębiorców ze względu na branżę, którą reprezentują, bo tak naprawdę troszkę inaczej te relacje układają się między gminami, pewnie deweloperami czy budowlanką, a trochę inaczej między przemysłem a różnym, a tak naprawdę gminą. To pociągnę, panie wójcie, bo tutaj był pan dewelopera, prawda? Pana gmina jest chyba takim miejscem, gdzie coraz więcej osób się osiedla, częściowo wyjeżdżają z Poznania. Jak pan widzi te problemy z punktu widzenia no, włodarza, tak, gminy? No bo deweloper wydawałoby się, że jest przedsiębiorstwem, który buduje mieszkania, ale tutaj coraz częściej ostatnio mam wrażenie takie negatywne konotacje, tak, że jeżeli miasto współpracuje z deweloperami, to jest problem. A w poprzednim panelu rozmawialiśmy o tym, że no, jeżeli nie będzie współpracy z samorządy czy administracja rządowa, przedsiębiorcy, to tak naprawdę nic z tego dobrego i dla jednej, pewnie i drugiej strony nie wyjdzie, więc jak na podstawie pańskich doświadczeń można sensownie, transparentnie te relacje budować, żeby pokazać, no dzisiaj ostatnio chyba widzimy często zdjęcia ze Swarzędza, prawda, czyli tam w kontekście Swarzędz chyba chce dostępu do morza, prawda, ponieważ tam po ostatnich ulewach troszeczkę zalało. No i oczywiście jest gdzieś tam pewnie krytyka w stosunku do władz. Jak pan, reprezentując gminę, gdzie no, to budownictwo się rozwija, uważa, że można to zbudować, biorąc pan uwagę także te pana akademickie, tak, to doświadczenie, jak można zbudować te relacje dobrze? Tak, faktycznie jeśli chodzi o
generalnie gminę Dopiewo, to tylko dodam, że wielu mieszkańców w tej chwili cały czas w naszej gminie się osiedla. To dobra lokalizacja, dobra infrastruktura, kolej czy drogi ekspresowe czy autostrada. Ja tylko dodam, żebyście Państwo mieli też taką skalę porównawczą, że w ciągu ostatnich 5 lat w gminie Dopiewo przybyło 20% mieszkańców. To tak jakby Poznań miał przyjąć 90-100 tysięcy nowych mieszkańców, więc to są olbrzymie wyzwania. Olbrzymie wyzwania przede wszystkim w zakresie infrastruktury. Dlaczego ja rozróżniam też te biznesy ze względu na branżę, to co pan profesor mówił? No rozróżniam przede wszystkim dlatego, że patrząc z perspektywy finansów samorządowych, bardziej, że tak powiem, wydajnym fiskalnie podmiotem jest firma jakaś produkcyjna czy logistyczna. Natomiast rozwój deweloperki jest jaki jest, budują się faktycznie nowe obiekty, natomiast tak naprawdę tutaj strona formalno-prawna od samego początku, po przemianach w latach 90. na pewno gdzieś nie do końca jest prawidłowa i nie taka, jakiej byśmy oczekiwali. Ja to podsumowuję takim bardzo krótkim sformułowaniem, że w rozwoju urbanistycznym, w rozwoju tej funkcji mieszkalnej korzyści są, że tak powiem, prywatne, czyli tych inwestorów, a koszty są głównie publiczne, czyli tak naprawdę nie mamy mechanizmów, w których moglibyśmy wymóc na deweloperach no niektóre działania, budowę infrastruktury i tak dalej. Robimy to, podpisujemy porozumienia, ale one są tak naprawdę porozumieniami jak gdyby nie wynikającymi wprost z narzuconych przez system prawny obowiązków. To po pierwsze są fakultatywnymi elementami, a po drugie tak naprawdę no, też całe prawo związane, jesteśmy przed wielką reformą zarządzania czy planowania przestrzennego. Całe prawo związane z planowaniem przestrzennym jest dzisiaj tak skonstruowane, że na przykład taka gmina jak gmina Dopiewo ma bardzo rozproszoną zabudowę, co też jak gdyby podnosi koszty funkcjonowania całego systemu sfery publicznej. Bardzo dziękuję. Panie burmistrz, jak pani to widzi z perspektywy Lubonia? Też trochę mówi się zaplecze Poznania, ale też nawet po moich koleżankach i kolegach widać, że też się przeprowadzają, tak? Niektórzy do państwa. Nie wiem, profesor Mikołaj Tomaszek jest chyba tego dobrym przykładem, kiedyś wiceburmistrz Lubonia. To jak pani z punktu widzenia no właśnie takiej gminy też przy Poznaniu, jednak gminy mniej kojarzonej może z rozbudową, tak? Tak jak mówił tutaj pan wójt, że tak dużo nowych mieszkańców przybywa, nie wiem jak jest u pani w gminie, ale jak pani widzi te relacje związane z przedsiębiorcami? No Luboń gdzieś tam tak mi się kojarzył zawsze, jednak też również, że trochę firm w tym Luboniu było i jest, usługowych, myślę, że bardziej może niż produkcyjnych. Jak pani to widzi jako no, organ władzy wykonawczej w gminie? Współpraca gmina a przedsiębiorcy układa się na wielu płaszczyznach i musielibyśmy rozróżnić sytuację, kiedy przedsiębiorca jest petentem w gminie, czyli chce czegoś od gminy uzyskać lub ma jakieś obowiązki związane ze prowadzoną przez siebie działalnością i gmina w ramach tych obowiązków coś, jakieś usługi świadczy, czyli przychodzi biznesmen do urzędu i musi zapłacić podatek, bądź spiera się z urzędem, próbując, uzyskując interpretacje podatkowe, obniżyć te swoje zobowiązania w stosunku do gminy, bądź chce uzyskać decyzję na zjazd, bo chce lepiej wykorzystać swoją nieruchomość. I druga sytuacja, kiedy to my jesteśmy petentem, bo zlecamy przedsiębiorcom dane usługi. Czyli organizujemy przetarg na budowę drogi i to przedsiębiorca coś dla nas zrobi. I
te relacje, w zależności od tego, kto jest odbiorcą usług, są bardzo różne. I rzeczywiście popieram tutaj stwierdzenie, że dużym problemem w sytuacji, gdy mamy do czynienia z prowadzoną działalnością na terenie gminy, jest to, iż dany przedsiębiorca jest w stanie, dajmy na to deweloper, zarobić, natomiast rzeczywiście gro kosztów związanych z prowadzoną przez niego działalnością będzie obciążało gminę. I nie wiem, czy z tym młodzież się zetknęła, być może w social mediach, gdzie zarzuca się nam, włodarzom, że brakuje drogi, nie nadążamy za rozwojem infrastruktury. Jak to możliwe, że młodzi ludzie, biorąc kredyt, kupując mieszkanie, kupując mały dom, muszą czekać na budowę drogi 10-15 lat, to w opinii mieszkańca jest niedomaganie i brak umiejętności zarządzania gminą, czyli nasz błąd, a tak naprawdę to przedsiębiorcy, którzy pracując, zarabiając, budując, tak jak w dopiewie, w takim tempie, jaki zauważamy, powodują, że my musimy nadążyć za rozwojem infrastruktury, które oni stwarzają, ale mając ograniczone środki finansowe, nie jesteśmy w stanie. I rzeczywiście wtedy rodzą się określone problemy i nie ma możliwości, bo co niektórym wydaje się, że gmina mogłaby narzucić takiemu przedsiębiorcy, aby budując osiedle wybudował drogę, ale tak nie jest. Nie możemy tego zrobić, nie ma takich podstaw prawnych. Z jakim borykamy się problemem, to właśnie widać, szczególnie teraz, niedługo wybory i wszyscy oczekują, aby gmina zaspokajała wszystkie ich potrzeby, aby mogli bezpiecznie dojechać do domu po równej drodze, więc jeszcze tak równych dróg w gminach na wiosnę w tak trudnych warunkach atmosferycznych dawno nie było. W każdej z gmin zauważycie, że warunki się poprawiają. Natomiast my nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim tym oczekiwaniom, bo nie mamy takich możliwości finansowych. Byłam swego czasu na tak zwanej wymianie samorządowej we Francji i spotkałam się z kolegą, który zarządzał gminą 6-tysięczną, Luboń to Piewo to 30 tysięcy, i miał do zagospodarowania pewien fragment swojej gminy, który jeszcze był niezabudowany, były to pola. Takie właśnie pola, jakie widzicie w Dopiewie, w części Lubonia również takie pola się znajdują. I zapytałam, jak będzie przebiegał proces zagospodarowania tego terenu. Na to burmistrz, mer tamtejszy powiedział, że to bardzo prosto. Gmina, radni uchwalają plan, czyli piszą i zastanawiają się, jak ma wyglądać ten fragment miasta, po czym szukają inwestora. Taki inwestor, oczywiście przy transparentnych zasadach, w przetargu zostaje wybrany. On nabywa na własność ten teren. Bardzo często to są tereny prywatne, więc musi je sam kupić. Po czym go zagospodarowuje według tego, co wymyślił mer z radnymi. A zatem buduje osiedle, buduje szkołę, buduje przedszkole, wszystkie drogi, wszystkie sieci, place zabaw, teren zielony. I oczywiście wszystko to musi być tak obliczone, aby ten inwestor na tym zarobił, bo przecież nikt nie będzie tego robił pro publico bono, ale udaje się to zorganizować. I dzięki temu tamte przestrzenie wyglądają tak zagospodarowane kompleksowo, wydawałoby się z głową, tak? Bo u nas, w naszych gminach, przedsiębiorcy przyjeżdżają, kupują, budują i takie osiedla, w Dopiewie zapewne też, widnieją pośrodku pól. I w Luboniu również takie sytuacje mamy. I wtedy rzeczywiście kontakt przedsiębiorca-gmina jest bardzo trudnym kontaktem. A to pani zdaniem jest bardziej kwestia prawa? Myślę, że oczywiście, że kwestia prawna, bo w sytuacji, gdyby zagospodarowanie
danej nieruchomości wiązało się z koniecznością zapewnienia dojazdu do niej, czy partycypowania w kosztach budowy drogi dojazdowej, ten problem natychmiast by zniknął. Pewnie to byłaby druga strona, no nie mamy przedsiębiorca, pewnie nie dojechał być może przez strajk rolników. Pewnie byłby argument, że podrażałyby ceny, tak? Natomiast to jest oczywiście. Oczywiście, że tak, ale są inwestycje, gdzie nie da się jej zrealizować, po czym nie może funkcjonować dany biznes bez drogi dojazdowej i tamte drogi się buduje. Więc to jest kwestia przekalkulowania i niestety tak, no podniesienia ceny metra mieszkania, to jest logiczne. Ja mieszkam na Ratajach w Poznaniu, też pamiętam, że to kiedyś były pola, tak, dawno temu. Panie dyrektor, to teraz perspektywa dużego miasta, ale może z punktu widzenia pani jako dyrektorka Biura Obsługi Inwestorów współpracuje z przedsiębiorcami, inwestorzy przyjeżdżają do Poznania. Mamy najniższe, zdaje się, bezrobocie w kraju. Wielu naszych studentów, absolwentów pracuje w Poznaniu, zostaje, tak? No chodzi nam o to, żeby przyciągnąć tych, żeby oni zostali na przykład, czy to w firmach prywatnych, przede wszystkim oczywiście. Jak pani z punktu widzenia dużego miasta jednak, ma pewno inne problemy, no raczej tu aż takich problemów z drogami nie ma, tak? Jak chociażby w tych gminach podpoznańskich, ale jednak jak pani widzi, jaką rolę odgrywają ci duzi inwestorzy dla Poznania, dla młodych ludzi, którzy odbywają tam praktyki, staże, potem znajdują pracę, jak widzę po naszych chociażby absolwentach. Dzień dobry Państwu. Więc ja reprezentuję Biuro Obsługi Inwestorów i nasze biuro faktycznie zajmuje się pozyskiwaniem i wsparciem szczególnie zagranicznych inwestorów, którzy tutaj się zdecydowali otworzyć swój oddział w Poznaniu. Faktycznie Poznań od wielu lat ma najniższe bezrobocie i na pierwszy rzut oka może się to wydawać no, pewnym wyzwaniem, ale też zawsze podkreślamy, że w Poznaniu można znaleźć wielu profesjonalistów już dostępnych na rynku. Natomiast siłą Poznania na pewno są studenci i absolwenci naszych uczelni, ponieważ w Poznaniu co piąta osoba jest studentem. To jest bardzo doceniane. Dyrektor jest absolwentką tego wydziału, także. Tak, dokładnie, jestem z tego dumna. Więc co piąta osoba jest studentem, to jest niezwykły potencjał dla naszych potencjalnych inwestorów, ponieważ inwestorzy w tej chwili no, patrzą przede wszystkim na tak zwany talent pool, czyli dostępność do kadr. I jest to niezwykle ważne, żeby ten talent pool cały czas się rozwijał. Ta liczba studentów też rosła. Też zależy nam na studentach zagranicznych, którzy przyjeżdżają do Poznania, bo to też docelowo przyszła kadra dla naszych inwestorów. Więc dlatego jest niezwykle ważna współpraca między inwestorami, uniwersytetami i miastem. I dlatego staramy się naszych tych dużych inwestorów, ale też mniejszych inwestorów łączyć z poznańskimi uczelniami, żeby już nawet na etapie drugiego czy trzeciego roku wyhaczyć tych studentów na staże, na praktyki, którzy później docelowo znajdują pracę u naszych inwestorów. Na pewno Poznań jest doceniany przez inwestorów pod kątem znajomości języków obcych, bo w Poznaniu można się nauczyć ponad 50 języków na naszych uczelniach, a jeżeli chodzi o na przykład filologię angielską, jest najlepsza w Polsce, to też bardzo doceniają inwestorzy. Oczywiście najbardziej pożądanym językiem teraz jest język niemiecki, no i Poznań przez to, że i uczy języka niemieckiego i ma bardzo dużo osób jakby tutaj nie z pochodzenia, tylko jakby z zaszłości historycznych, którzy posługują się językiem niemieckim, no to Poznań jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów, którzy szczególnie z Niemiec albo z procesami w języku niemieckim, no to Poznań jest jedna z topowych lokalizacji w Polsce. Więc my jako Biuro Obsługi Inwestorów bardzo się staramy z inwestorami mieć dobre relacje. To są na pewno relacje, które budujemy latami, miesiącami. Wiemy to, że nasi inwestorzy mogą do nas zawsze się zwrócić, że oni nie są anonimowi. Staramy się każdego inwestora traktować bardzo indywidualnie. Traktujemy wszystkich równo, ale indywidualnie w tym sensie, że słuchamy wszystkich, próbujemy dostosować nasze wsparcie pod dany problem, jeżeli inwestor ma. Także słuchamy inwestorów, spotykamy się z inwestorami. Zaletą naszego biura jest to, że nie wydajemy decyzji administracyjnych, więc też nam trudno cokolwiek tutaj zarzucić czy wywrzeć na nas wpływ. Natomiast
Myślę, że na mapie konkurencyjnej Polski Poznań się wyróżnia właśnie tym takim wsparciem inwestorów przez samorząd, przez władze miejskie, przez nasze biuro obsługi inwestorów. Bardzo dziękuję. Panie wójcie, jak pan ocenia te regulacje prawne? Bo tutaj mówiliśmy troszeczkę o tym, zaczęliśmy, że to jednak jest bardzo ważna kwestia prawna, czyli co powinno się, no z pana doświadczenia, tak, zmienić tak bardzo konkretnie, żeby polepszyć te możliwości rozwoju, z drugiej strony zabezpieczenia pewien potrzeb mieszkańców obecnych, tak, bo o nich w tym momencie mówimy, jeżeli chodzi o rozwój chociażby takiej działki jak budownictwo, ale także myślę, że dotyczy to handlu, usług. Co pana zdanie, w jakim kierunku te zmiany powinny pójść, żeby ułatwić funkcjonowaniu samorządowi gminnemu, a jednocześnie też no, budować dobre relacje z przedsiębiorcami? Czy, panie profesorze, szanowni państwo, te relacje dobre, myślę, że tak jak wszyscy tutaj siedzimy, wszystkim nam zależy na tym, żeby z przedsiębiorcami budować jak najlepsze. Ja bym się niekoniecznie skupiał na deweloperce i na tym sektorze, dlatego że tutaj jest wiele rzeczy, czy wiele problemów w sferze i planistycznej, i w sferze później różnych regulacji dotyczących właściwie budowy infrastruktury, możliwości lokalizacji w przestrzeni poszczególnych obiektów, budynków mieszkalnych i tak dalej. Dzisiaj faktycznie jesteśmy w przededniu dużej reformy, powstaną plany ogólne, które mają tę sytuację uporządkować i pewnie w niektórych miejscach ograniczyć właściwie nawet nie samą zabudowę, ale jak gdyby rozproszoność zabudowy, co w gminach takich jak gmina Dopiewo, no tak jak powiedziałem, powoduje dodatkowe koszty. Natomiast na pewno sytuacja jest tak naprawdę dzisiaj w tym sensie dość trudna, tylko jeszcze ostatnia uwaga do tej mieszkaniówki, bo faktycznie wszystkie koszty, dzisiaj już wiemy, państwo, którzy tutaj jesteście młodymi ludźmi, za chwilkę będziecie się usamodzielniać albo już się usamodzielniacie, będziecie chcieli sobie kupić mieszkanie, wybudować dom. Chodzi też o to, żeby złapać jakiś balans. Przecież my dzisiaj mieszkamy, jak tak sobie spojrzymy na Europę Zachodnią, Wielką Brytanię, naprawdę mieszkańcy mojej gminy mieszkają w bardzo przyzwoitych warunkach. To między innymi dlatego, że było przez długi czas relatywnie tanio. Te koszty infrastruktury ponosiły samorządy, no bo mówię, czyli też z naszych podatków tak de facto, bo przecież ja jako wójt i Rada Gminy jesteśmy tylko dysponentami pewnych funduszy. I to wszystko się rozwijało, a dzisiaj rozwija się w stopniu pewnie trochę mniejszym. I tutaj tą deweloperkę, te plany ogólne to jest na pewno dobry kierunek. Tylko po prostu troszkę 20-30 lat za późno, tak bym powiedział. Natomiast jeśli chodzi o przemysł i o lokalizację firm usługowych, firm produkcyjnych, to na pewno dla każdego z inwestorów ważne jest przygotowanie i miejscowego planu o odpowiednich parametrach i dostęp do infrastruktury, dostęp do wody, dostęp do kanalizacji, bo przecież taki przemysł, ja na przykład rozmawiałem całkiem niedawno z inwestorem, który potrzebował mniej więcej taką ilość ścieków, jaką u mnie ze 2-3 miejscowości, więc to powoduje po prostu potrzeby różne inwestycyjne. Natomiast przedsiębiorcy, duży biznes, no to też jest biznes taki, który jest skłonny partycypować w niektórych kosztach, a my jako gmina też widzimy korzyści, bo dzisiaj jest mniej więcej tak, że jak mamy hektar hali pod dachem, to dla gminy jest to podatek rzędu 250 tysięcy złotych rocznie. 10 hektarów, 2,5 miliona, jest to taka kwota, która powoduje, że możemy myśleć, wykładać też nasze pieniądze łącznie z partycypacją inwestora i się swobodnie dosyć dogadywać co do tych kosztów
związanych z infrastrukturą. I tutaj myślę, że staramy się, żeby te rzeczy się działy. Oczywiście miejscowe plany uchwalają radni. Urząd przygotowuje, proceduje. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale też przy uchwalaniu miejscowego planu to tak dzisiaj naprawdę przynajmniej roczna procedura. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, też często dochodzi do jakichś sporów społecznych, no bo na przykład mieszkańcy nie chcą mieć w odległości kilometra od swoich zabudów jakichś obszarów usługowych, obszarów przemysłowych. Nie mówię tu o przemyśle ciężkim, o przemyśle nieekologicznym, ale po prostu obszarów przemysłowych. Ja na przykład jestem dumny i zadowolony z tego, że w trakcie tej ostatniej kadencji uchwaliliśmy plan pod przemysł na ponad 70 hektarach. To jest duży potencjał rozwojowy, duży potencjał dla naszej gminy. Tam na pewno znajdą się inwestorzy. Tam też rozwiązaliśmy problem na przykład dostawy wody bieżącej, bo to w mieście Poznaniu ta sieć jest na pewno gęstsza, też ma swoją przepustowość, ale na terenach peryferyjnych jest różnie. Wyzwaniem dzisiaj też są dostawy energii elektrycznej czy dostawy gazu ziemnego, bo to też nie zawsze i nie wszędzie można ten teren uzbroić, ale staramy się sobie radzić. Osoby, które u mnie w gminie odpowiadają za ten kontakt z podmiotami gospodarczymi i ja, jesteśmy zawsze na inwestorów otwarci, rozmawiamy, dyskutujemy. Teraz też przygotowujemy się i procedujemy miejscowy plan, który umożliwi też przeprowadzenie większych inwestycji. Bo tak sobie myślimy, że dzisiaj to, co pan profesor powiedział, jesteśmy regionem, który nie ma dzisiaj tak naprawdę bezrobocia. Bezrobocie nie istnieje, tak bym powiedział. Każdy, kto chce, kto ma chęci, te prace sobie u nas w regionie znajduje. Natomiast pytanie, czy tak będzie zawsze, czy tak będzie za 5 czy za 10 lat, trudno powiedzieć, oby tak było. Natomiast no, uważam, że generalnie nasz region, że po prostu lepiej mieć tutaj inwestorów, lepiej mieć przemysł, lepiej mieć te miejsca pracy w nadwyżce, niż mieć ich mniej. To tyle. Działania gmina, bo Poznań podejmuje, tutaj pani ma osobne biuro. Rozumiem, że u państwa w tym mniejszych samorządach również działania takie skierowane do pozyskiwania inwestorów, czyli no, pozyskiwania także miejsc pracy są podejmowane? Czy sami przychodzą? To znaczy tak, po pierwsze też, żeby państwo mieli wyobrażenie, jeśli zgłasza się inwestor, to zazwyczaj zagląda do urzędu gminy. Jeśli zgłasza się inwestor, zazwyczaj umawia się na spotkanie z władzami, czyli gdzieś rozmawiamy o różnych założeniach. No i tyle. Także ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że tak naprawdę gminy w powiecie poznańskim, ale w ogóle w Polsce nie dysponują gruntami własnymi albo rzadko dysponują, choć są przypadki takie, na przykład sąsiednia gmina Komorniki ma z 200 hektarów gruntów, które gdzieś tam będzie mogła zaktywizować. Natomiast akurat w gminie Dopiewo gruntów własnych nie mamy pod sprzedaż, pod jakiś przemysł, więc to jest dość złożony problem dla inwestorów. Z trzy strony, inwestor, tak, prywatny właściciel i gmina. Taki inwestor musi się dogadać z właścicielem gruntu. My musimy uchwalić jako gmina odpowiedni miejscowy plan, zadbać o infrastrukturę, za którą jesteśmy odpowiedzialni, no i gdzieś finalizować te inwestycje. Tak to wygląda. To jest dość złożone, tym bardziej, że dzisiaj w przypadku terenów, które są terenami rolniczymi albo mają wielu właścicieli, to czasami trudno jest się dogadać stroną co do warunków transakcyjnych, jeśli chodzi o grunt. A druga rzecz, którą uważam, że też powinniśmy, jak pan pyta o prawne aspekty, to
to ja uważam, że miejsca, które są szczególnie predysponowane do tego, żeby tam się biznes rozwijał, powinniśmy w łatwiejszy sposób odralniać, w tym sensie, bo dzisiaj jest tak, że na trzeciej klasie tak zwanej bonitacyjnej gruntów rolnych nie można wprowadzić zabudowy żadnej przemysłowej. Można to w trybie uchwalenia planu za zgodą ministra takiego odrolnienia dokonać. Już w najprostszy sposób mówię, jak się da. Natomiast te procesy odralniania nie przebiegają w mojej opinii tak szybko i tak sprawnie, jak powinny, bo ja uważam, że dla naszego właśnie regionu, dla nas wszystkich bardzo istotne jest, żeby ten przemysł, jeszcze mamy tę przewagę konkurencyjną w stosunku do państw zachodnich, żeby wykorzystać tą szansę i zawsze, tak to co powiedziałem, lepiej jest mieć, nie wiem, Volkswagena w Poznaniu, jakiegoś dużego innego przedsiębiorcę gdzieś na obrzeżach, Amazona w Tarnowie Podgórnym. U nas bardzo mocno rozwinęła się, czy wiele obiektów ma firma MLP. Po prostu ten biznes ściągajmy. Panie burmistrz, pan mówił o tych relacjach trójstronnych trochę. No właśnie, te relacje trójstronne, bo dzisiaj cały czas mówimy o tej przejrzystości, transparentności, relacje biznes-administracja i niestety stereotypowo pewnie gdzieś jak jest prywatny właściciel, no jest decyzja urzędu, no bo być musi, tak, i przychodzi inwestor, to gdzieś raz są problemy pewnie z różnymi NGO-sami, nieraz osobami, czy też pan wójt mówił odnośnie uchwalania planów miejscowych, tak, z jednej strony są ludzie, a z drugiej strony są też, no, lobbyści w takim małym tego słowa ujęciu. Jak tutaj ułożyć te relacje pomiędzy tymi trzema jakby stronami, żeby to było transparentne, skuteczne, a z drugiej strony z pani doświadczenia oczywiście samorządowego, no żeby nie kończyło się blokadami, tak, że jakby no, wiemy, że musimy się rozwijać, tylko pytanie, gdzie się mówi o zrównoważonym, tak, przy tym rozwoju, gdzie ten rozwój będzie nie tylko zrównoważony, ale tyle transparentny, że powstanie coś ważnego, wiadomo, nikt tego nie zablokuje, a z drugiej strony, no żeby potem nie trzeba było tak gdzieś się tłumaczyć za działanie, no, nie wiem, na granicy powiedzmy prawa. No i tutaj właśnie dotykamy tego tematu ewentualnych zarzutów w stosunku do gminy, która musi w sytuacji trójstronnej inwestor, właściciel nieruchomości i gmina, która też ma pewne narzędzia, o których już tutaj wójt mówił, a więc plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje, koncesje, no już szerzej powiat, pozwolenia na budowę, którym my urzędnicy musimy wtedy być bardzo ostrożni, wyważeni, oczywiście bez zbędnej zwłoki, bo nikt nie lubi, kiedy procedury się przedłużają, ale musimy bardzo ostrożnie raz, że podejmować decyzje, ale również ważyć słowa. No, wyobraźcie sobie państwo, że przychodzi inwestor, jest zainteresowany wybudowaniem małego zakładu produkcyjnego czy usługowego, nawet nie wie gdzie, tak po prostu w ciemno do gminy i my nie mając własnych gruntów, które moglibyśmy zaoferować, mając nawet wiedzę o tym, że są wolne działki w gminie, nie możemy świadczyć takiej usługi pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, oferując tę lub inną działkę. I to jest bardzo trudna rola, w jakiej się znajdujemy. Oczywiście nie możemy też wskazać ani danych właściciela. Nie możemy wskazać do niego numeru telefonu, czyli wszystkie kwestie RODO musimy brać pod uwagę. A jednocześnie zależałoby nam, gminie, na tym, aby Kowalski mający grunt pod usługi w planie zagospodarowania przestrzennego został jakoś z tym potencjalnym inwestorem powiązany. No i oczywiście trzeba to robić w sposób transparentny. W danym przypadku konkretnej sytuacji zawsze wygląda to bardzo różnie. Możemy przekazywać i to robimy tylko takie informacje ogólne i one zazwyczaj wystarczają do tego, aby inwestor, który jeśli chce coś konkretnego zrobić, to zazwyczaj powinien wiedzieć, jak się zabierać za otwieranie biznesu, żeby sobie z tą informacją, którą od nas uzyskuje, poradził. I my też jesteśmy odpowiedzialni za to, aby
to miasto po zrealizowaniu tej inwestycji żyło nadal w sposób zrównoważony, a zatem musimy dbać o interesy inwestora, a jednocześnie dbać o to, aby wszyscy sąsiedzi tej inwestycji na tym nie ucierpieli. Gdy gmina jest duża i ma w planach zagospodarowania przestrzennego te plamy bardzo rozsądnie porozrzucane, czyli mamy zabudowę mieszkaniową przedzieloną pasem zieleni, drogami i w dalszej kolejności usługi czy przemysł, ten problem nie jest taki, nie jest aż tak trudny, żeby go rozwiązać. Natomiast w takim mieście jak Luboń, który ma 13,5 kilometra kwadratowego, jest bardzo małą gminą i wszyscy chcieliby na tym terytorium się osadzić i prowadzić swoją działalność, to gdyby zrealizować usługi i jednocześnie zabudowę mieszkaniową, prędzej czy później dojdzie do konfliktu. I takie sytuacje mamy na co dzień, bo nikt nie chce mieszkać, mając za płotem halę produkcyjną, gdzie ściana tej hali to jest 12 metrów i jest brzydka, bo szara bądź zielona. Każdy chciałby mieć na przykład zieleń. No i to jest nasze zadanie, aby zapewnić wszystkim spokojne i no takie życie w mieście, aby i przedsiębiorca mógł z nim funkcjonować, ale również mieszkańcy mogli żyć w ciszy, przy czystym powietrzu, bo do konflikty związane z nadmiernym hałasem zakładu usługowego, brakiem możliwości odpoczywania o godzinie 13-15 na ogródku, gdy jest ciepło, to są u nas sytuacje codzienne. Więc rzeczywiście nie mamy łatwo, no ale myślę, że każdy z nas włodarzy daje sobie radę. To znaczy musimy rozważać i ważyć te interesy, bo i przedsiębiorca, jeśli ma taką możliwość, bo plan na to pozwala, chce funkcjonować i my musimy tylko dbać o to, żeby funkcjonował w sposób niezakłócający życia na przykład mieszkańców zabudowy mieszkaniowej, która z nim sąsiaduje. Więc rzeczywiście jest to dosyć trudne, ale my mamy dobre doświadczenia. Wiąże się to i wymaga to od nas informacji. Czyli brak informacji powoduje obawy, powoduje właśnie protesty, powoduje blokowanie. W sytuacji, kiedy dany proces również realizacji inwestycji przeprowadza się w sposób przygotowany i informuje się odpowiednio wcześniej o tym, przedstawia się w sposób uczciwy wszystkie zagrożenia, ale też i szanse, to da się dojść do kompromisu. Natomiast wymaga to bardzo dużej rozwagi, ale przede wszystkim też jednak informowania, czyli spotkania z mieszkańcami i z danym przedsiębiorcą muszą być na co dzień na porządku dziennym. A w poprzednim panelu była pani wojewoda, pan marszałek. Jak polityka ogólnopolska wpływa na te relacje? Czy można mówić o jakimś klimacie dla biznesu, dla tych relacji pomiędzy no, inwestorem a samorządem? Czy to gdzieś państwa zdaniem? Nie mówię tu właśnie o kwestiach takich typowo prawnych, ale na ile ogólno mówiąc zielone światło od władz państwowych, żeby no, rozwijać się w tym kierunku, ma znaczenie, tak, bo zdaję sobie sprawę, że nieraz też rozmawiając z przedstawicielami, czy przedsiębiorcami, czy samorządowcami, że ta kwestia gdzieś idzie przedsiębiorca, no i ja muszę mieć w głowie, tak, muszę uważać strasznie, bo nie wiem, bo mi wejdzie tak CBA, tak jak rozmawiałem kiedyś na przykład z samorządowcami tutaj z, chociażby z Poznania, tak, że gdzieś w głowie mam to, że nie wiem, władza państwowa do tego czyha na to, żeby znaleźć haki na mnie. Czy to mówię ogólnie, tak, bardzo na ile to może wpływać na decyzję. Mówię, no to jest gdzieś tam z rozmów, które też z samorządowcami prowadziłem. No cóż, zasady, które powinniśmy stosować niezależnie w każdych relacjach naszego życia, no i tu powinny mieć zastosowanie. Więc uczciwe podejście do kontaktów samorząd, biznes no spowoduje, że no ja mam nadzieję, że nie wyjdę z panami.
z urzędu któregoś dnia. To znaczy, no, oczywiste zasady uczciwości. Żadnych dodatkowych wynagrodzeń ze strony osób, które coś chcą uzyskać lub już uzyskały. I transparentne zasady, a zatem przetargi, zapytania ofertowe. Jeśli coś sprzedajemy, to również w sposób transparentny, jawny. No i wtedy ryzyko maleje takich obaw. No, jestem 9. rok na stanowisku. Raz usłyszałam, co prawda, że ponoć dostałam pokaźną sumę za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Przeczytałam to na kartkach roznoszonych do skrzynek pocztowych. Następnego dnia, gdy zjawiłam się w pracy, moi zastępcy powiedzieli, a my to co, z nami się nie podzielisz? Była przed wyborami? Nawet nie przed wyborami. Na szczęście pogłoska, która się rozprzestrzeniła, jakobym miała korzyść majątkową ze zmiany zapisów w planie zagospodarowania, do jakiej zresztą nie doszło, no ale ponoć miałam do tego zmierzać. Kwota była dużo wyższa, chyba kilkakrotnie wyższa niż wartość nieruchomości, której miało to dotyczyć. Tym samym łatwo było zbić, że no, no naprawdę ewidentnie jest to zarzut bezpodstawny. Ja bym tylko dodał, słuchajcie, taką rzecz, bo faktycznie od decyzji czy to rady, czy czasami urzędnika, wójta, burmistrza, prezydenta, zależy po prostu wartość gruntów, poszczególnych nieruchomości i tyle. Taki mamy system. Z tym sobie dzisiaj radzimy. Ja uważam, że radzimy sobie w sposób transparentny. Dzisiaj liczba rejestrów, publikowanych danych przez podmioty, przez jednostki samorządu terytorialnego, publikacja treści umów lada moment wszystkich, które są zawierane, powoduje, że ta transparentność jest na wysokim poziomie. Ale jak pan pytał o klimat, to ja sobie pozwolę jednak na jedną taką dygresję, panie profesorze. Miałem do gminy dopiero często trafiają przedstawiciele różnych branż, czy różni przedstawiciele inwestorów i powiem szczerze, że tak, no powiedzieli mi kiedyś jedni z przedstawicieli dużego biznesu, że tak trochę wszyscy czekali na październikowe wybory i dało się poczuć, że tak powiem, pewną ulgę i jak gdyby taką wstrzymywali się z pewnymi decyzjami, natomiast no dzisiaj raczej są gotowi bardziej do działań. Ten klimat taki ogólnopolski, to jak traktujemy przedsiębiorców, czy uważamy biznes za coś dobrego, szkodliwego, nieszkodliwego i jak do tego podchodzimy, myślę, że jest bardzo, bardzo ważne. Mi powiedzieli wprost, po tych wyborach odetchnęło wiele osób w tym sensie, że widzą możliwości dalszego sensownego inwestowania, bo dzisiaj też temat inwestycji jest o tyle trudniejszy, że jak Państwo pamiętacie jeszcze całkiem niedawno stopy procentowe, które są bardzo ważnym elementem w procesie inwestycyjnym, bo przecież korporacje też pożyczają ten kapitał, były na poziomie powiedzmy 0+. Dzisiaj są na poziomie około 5%, 5-6%, mówię stopy na rynku bankowym, kredyt jest droższy. I dzisiaj po prostu inwestorom wykładającym nie swoje pieniądze, gdzieś tam mówiąc kolokwialnie w tabelkach bilanse i zyski się nie składają. No i liczymy na to też, że raz pozytywny klimat, a dwa jednak niższa inflacja, niższe stopy procentowe spowodują, że im też będzie łatwiej podejmować decyzje inwestycyjne. Bo co charakterystyczne, zdarza się tak, że nawet obcy kapitał inwestujący u nas często wykorzystuje źródła tak naprawdę finansowania no, nie denominowane czy nie powiedzmy w walutach obcych, tylko po prostu pożyczają w Polsce złotówki i za nie inwestują, więc te stopy na tym naszym rynku też są dla nich istotne.
Pani dyrektor, pani mówiła trochę, dlaczego inwestorzy, na co zwracają uwagę, tak, na to, że mamy studentów, mamy uczelnie, a jakbym pociągnął jeszcze ten temat, co inwestorzy tak rzeczywiście spotykając się, chcąc zainwestować, tak rozumiem, swoje no, pieniądze, budować nie wiem, fabryki, czy zakładać biznesy o charakterze usługowym, na co zwracają uwagę z punktu widzenia no, funkcjonowania no, dużego miasta, jakim jest Poznań? Jakby pani miała powiedzieć, to takie najważniejsze nie wiem, priorytety, nazwijmy to, które też mogłyby naszych studentów, no, gdzie prawdopodobnie będą tam pracować, w wielu tych firmach już będą pracują, jakby na to zwrócili uwagę, co powoduje, że przychodzą do nas? To znaczy tak, ogólnie trzeba spojrzeć na całą Polskę. Polska od wielu lat jest bardzo atrakcyjnym krajem w ogóle dla inwestycji z różnych branż, szczególnie dla sektora usług nowoczesnych, czyli kiedy globalne firmy przynoszą swoje procesy do Polski, w tym do Poznania. I to jest naprawdę w ostatnich latach Polska bardzo jest popularna wśród inwestorów, czy to ze Stanów, czy z Niemiec, czy z innych egzotycznych lokalizacji. A Poznań no, od wielu, wielu lat jest na pewno w top 3, jeżeli chodzi o miasta, najbardziej atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów. Oczywiście w Polsce mamy bardzo dużo pięknych, dużych miast, z którymi konkurujemy na co dzień, ale niewątpliwie Poznań ma wszelkie atuty, żeby być tym top miastem, jeżeli chodzi dla inwestorów. Dlaczego? Bo tak, po pierwsze lokalizacja jest doskonała pomiędzy Warszawą i Berlinem, co stanowi też bardzo duży atut dla firm na przykład z Niemiec, które stanowią tutaj największą grupę firm z kapitałem zagranicznym. Tak jak powiedziałam, studenci, czyli że co piąta osoba student, ponad 25 tysięcy absolwentów. To, że Poznań od lat i właściwie od zawsze ma charakter biznesowy, nie tylko inwestorzy zagraniczni, ale lokalni przedsiębiorcy w Poznaniu no, rozwijają się bardzo dobrze i po Warszawie mamy największą liczbę działalności gospodarczych, co też poniekąd bardzo pozytywnie wpływa dla potencjalnych inwestorów, bo niektórzy z nich też szukają poddostawców, podwykonawców czy partnerów dla biznesu. Na pewno wysoki poziom znajomości języków obcych, bo nawet całkiem niedawno, teraz nie pamiętam dokładnie, jakie wydawnictwo zrobiło badanie, że w Poznaniu ludzie najlepiej się posługują językiem angielskim. To, co wspomniałam, że w Poznaniu można się nauczyć 50 języków i w tym bardzo rzadki. I na przykład mamy doskonały przykład, że 3 lata temu firma z Wielkiej Brytanii Next Technology otworzyła tutaj centrum Customer Service, czyli centrum obsługi klienta w języku hebrajskim, zatrudniając tutaj naszych studentów i absolwentów filologii hebrajskiej. No i bardzo ważnym też czynnikiem to jest wsparcie władz miejskich, czyli zaangażowanie miasta czy nasze komórki Biuro Obsługi Inwestorów w podjęciu tego inwestora, bo to jest cały proces, bo to nie jest tak, że inwestor po prostu sobie palcem dotknie mapy i wybierze Poznań, tylko to jest cały proces. My współpracujemy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, współpracujemy z firmami, konsultantami typu PwC, Deloitte, Ernst & Young, którzy typują Poznań na tak zwaną short listę, żeby Poznań był chociażby podjął tego potencjalnego inwestora, ale przedtem przygotowujemy wszystkie niezbędne dane dla inwestora, czyli jeżeli inwestor chce otworzyć centrum na 200 osób z językiem niemieckim, to prosi nas o przygotowanie wszystkich informacji związanych z dostępnością potencjalnych kadr. Ile jest studentów, ile jest studentów na takim kierunku, ile jest absolwentów, ile profesjonalistów z takimi umiejętnościami dostępnych na rynku. Dane o rynku biurowym, czy to dane o na przykład poziomie przestępczości tak, w Poznaniu. Więc te wszystkie dane przygotowujemy i dopiero później inwestor decyduje, że przyjeżdża to do Poznania. Później organizujemy mu całą wizytę, włączamy w to bardzo często naszego pana prezydenta czy zastępcę, który nas bezpośrednio nadzoruje, żeby też pokazać, że jesteśmy tutaj otwarci dla inwestorów i że wspieramy inwestorów tutaj osobiście, że to nie są tylko puste słowa, czyli
chcę pokazać, że to jest cały proces, żeby ten inwestor wybrał Poznań. I nieraz ta decyzja trwa od pół roku do dwóch lat, żeby taki inwestor zdecydował się na Poznań. Także Poznań ma wszelkie atuty i w ostatnich latach faktycznie ta sytuacja jeszcze bardziej się poprawiła. Ale oprócz tych makroekonomicznych danych, to też jest bardzo istotna jakość życia. I wiadomo, że w Poznaniu może nie ma morza czy gór, ale mamy cztery jeziora w mieście. Jest to miasto kompaktowe, bardzo wygodnie się żyje. Można z punktu A do punktu B dojechać dosyć szybko. I to jest też bardzo istotne, żeby po pracy też fajnie spędzać czas. Także wydaje mi się, że te wszystkie atuty, te wszystkie cechy tworzą z Poznania bardzo atrakcyjne miejsce nie tylko do pracy, ale też do życia. Dobrze, to tak w takim razie, bo tu mamy tych naszych studentów, którzy gdzieś tam szukają miejsc pracy, staży, to co z punktu widzenia, ja mam wrażenie, że mamy programy stażowe, tak, dla różnych instytucji, organizacji, ale co w takim razie pani, biorąc pod uwagę własne doświadczenie, nie tylko zawodowe, ale także współpracę z to właśnie przedsiębiorcami, co oni mówią, co powiedzieć naszym, tutaj są, to jeszcze licealistów też zostało, ale pewnie głównie studenci, którzy szukają, tak, tej pracy. Też praca związana jest z zawodem, prawda? Także nie tylko i wyłącznie dorywcza praca w handlu, to jest jasne, super, ale też co można by im powiedzieć, jak mają sami, tak, aktywnie poszukiwać miejsc pracy wśród, no, tych inwestorów, których firm jest coraz więcej, no bo urzędy to jest jeszcze inna sprawa. Tak, no dosyć sporo firm prowadzi rekrutację na różne staże i praktyki. Wynika to też z tego, że no, w Poznaniu jest to niskie bezrobocie, więc jest ta walka o potencjalnego pracownika. Także warto się przyjrzeć ofertom tych wszystkich firm. Ja zapraszam do podpisania się na fanpage na Facebooku czy LinkedInie Invest in Poznań. Tam publikujemy informacje o nowych inwestorów, o obecnych inwestorach. Opracowaliśmy wraz z naszymi inwestorami taki katalog prac i staży, które oferują nasi inwestorzy i można na naszych stronach www.poznań.pl/inwestycje taki katalog sobie pobrać, bo tam faktycznie nasi zagraniczni inwestorzy proponują wiele możliwości rozwoju już na etapie studiów, także warto się rozejrzeć, warto wysyłać CV na pewno. No i Urząd Miasta też proponuje bardzo atrakcyjne staże. Tutaj akurat jest studentka Wydziału Amelia ze mną, która jest aktualnie naszą stażystką, a bardzo często nasi stażyści znajdują później pracę u naszych inwestorów, dlatego że podczas stażu też się angażują w różne eventy, w różne wydarzenia, poznają naszych inwestorów i gdzieś tam dają się przekonać, że warto kontynuować swój staż czy praktykę, czy nawet pracę u nich w firmach. Także na pewno warto śledzić LinkedIn. Uważam, że to jest takie narzędzie, które bardzo dużo daje możliwości, żeby znaleźć pracę, bo tam faktycznie bardzo dużo się dzieje. No i śledzić naszą stronę Invest in Poznań, gdzie publikujemy informacje o wszystkich naszych nowych inwestorów, które bardzo duże rzeczy też robią w kontekście pozyskania pracowników, bo to nie tylko ogłoszenie o pracy, bardzo często inwestorzy organizują różne dni karier czy różne wydarzenia, gdzie można się pojawić będąc studentem, ogłaszając praktyki. I na pewno te informacje, no trzeba po prostu poszukać, a możliwości naprawdę jest bardzo dużo, szczególnie tak jak powiedziałam, rynek pracy jest w Poznaniu wymagający, więc tym bardziej firmom też zależy, żeby wyjść frontem do potencjalnego pracownika i pokazać siebie jak z najlepszej strony. W kwietniu u nas będzie dzień z biurem karier na wydziale, także już zapraszam. Panie wójcie, bo tutaj mówiliśmy o edukacji, to może o szkolnictwie wyższym, ale także powiemy może o szkolnictwie średnim, czy w ogóle jak z punktu widzenia państwa, samorządowców, no bo też jesteście pracodawcami, tak? Mówiliśmy to wcześniej, większe, mniejsze jednostki administracji samorządowej zatrudniają no, też naszych absolwentów, zwłaszcza po tych kierunkach politologiczno-administracyjnych, więc z jednej strony, jak pan jako z jednej strony pracodawca, z drugiej strony no, samorządowiec, który współpracuje z tymi pracodawcami, patrzy na rozwój pewnych kompetencji, na, z jednej strony mówiliśmy o praktykach, stażach do studentów, ale także przecież mówimy dużo o szkolnictwie średnim, prawda, o szkolnictwie zawodowym. Niektórzy zwracają uwagę na to, że nie zawsze te kierunki rozwoju edukacji wyższej poszły w dobrym kierunku. Nie wiem, brakuje nam lekarzy, ale pewnie brakuje nam może spawaczy. W związku z powyższym, jak
pan to widzi jako wójt przypoznańskiej rozwijającej się gminy? Czy, szanowni państwo, po pierwsze też uważam, takie na początku na pewno ważne kompetencje to otwartość, potencjał intelektualny, chęć do pracy. To są trzy takie najważniejsze rzeczy. Ja też tak jak patrzę, bo przecież w procesach rekrutacji czasami też osobiście uczestniczę, szukamy często osoby do pracy. Tak, no to też patrzę na to mimo wszystko w przypadku młodej osoby, która przychodzi, szuka pracy. Ja jednak spoglądam na dyplom, jakiej uczelni jest. To też widzę pewne mimo wszystko różnice, choć to nie jest regułą, nie kategoryzowałbym. Natomiast no na pewno takie umiejętności też, pytanie na jakie stanowisko rekrutujemy, bo część stanowisk urzędniczych ktoś mógłby uznać, że jest po prostu stanowiska czy prace nudne, no bo ktoś musi być dopasowany do pracy na stanowisku jakiegoś księgowego czy na pracy na stanowisku osoby, która tak naprawdę pracuje przy biurku przez 6-8 godzin dziennie i ktoś musi mieć chęć do takiej pracy i takie kompetencje, a są też stanowiska takie, które wymagają jakiejś większej przebojowości, otwartości, skłonności do jakichś niekoniecznie standardowych działań. I tak naprawdę trudno jest mi powiedzieć. Na pewno to, co oceniam też, to umiejętność mimo wszystko posługiwania się językiem, jakaś umiejętność też, to wszystko zależy na jakie stanowisko, ale jednak jakieś umiejętności logicznego myślenia, proste testy, które czasami też robimy na niektóre stanowiska, wyszukanie jakichś danych z baz danych czy z Excela. No, takie kompetencje na samym początku, jeśli chodzi o studentów, to myślę, że nabywamy pewną wiedzę w trakcie procesu kształcenia, czy to w szkołach średnich, czy na studiach. I ta wiedza jest bardzo ważna, bo ona daje jakiś szkielet, jakąś podstawę w danych dziedzinach. Natomiast ważne są też te kompetencje takie, nie powiedziałbym miękkie, ale niekoniecznie związane z samą wiedzą, czyli chęć do pracy, otwartość, jakieś mówię, zdolności intelektualne. Pani burmistrz, tak? Chciałabym dodać rzecz, która dla mnie i z punktu widzenia mojej ścieżki zawodowej okazała się kluczowa. Otóż ja jestem tutaj na tym miejscu, będąc burmistrzem miasta, tylko i wyłącznie dlatego, że działałam jako wolontariusz. Od już tam kilkunastu lat, mając kilkanaście lat, no nieprzerwanie do dziś, ale właśnie dlatego mnie zauważono i dlatego zostałam w końcu wybrana na burmistrza, a wcześniej zaproponowano mi, żeby w ogóle to kandydowanie rozważać. I dlatego mam ogromny sentyment i myślę, że to wielu moich kolegów też potwierdziłoby, do osób, które w swoich CV mają doświadczenie w pracy wolontariackiej, w jakiejkolwiek organizacji społecznej pozarządowej, jakiejkolwiek, czy to szkolnej, czy zakładanej samoistnie z grupą znajomych, czy jako wolontariusz pracując na rzecz innej organizacji, bo jakakolwiek praca wolontariacka wymaga poświęceń swojego czasu, złamania niechęci, zmęczenia, dania coś z siebie więcej, aniżeli życie jako przetrwanie wymaga i zawsze to procentuje. Współdziałanie, praca na rzecz innych wymaga właśnie współpracy, a więc można się świetnie takiej współpracy pracując wolontariacko nauczyć i to w każdym miejscu pracy potem procentuje. Umiejętność pracy w zespole,
wzięcia odpowiedzialności za grupę zawsze procentuje, więc na to zwracam uwagę, kontynuując myśl o kompetencjach. Patrzę, jeżeli widzę, że mam wśród czterech kandydatów o tych, teoretyzuję teraz, podobnych kompetencjach merytorycznych, mam jednego, który jest harcerzem, to jeżeli pozostałe cechy mają tożsame, wybiorę harcerza. Okej, okay, dowiedzcie Państwo. To kończąc, bo teraz chciałbym zapytać Państwa, żebyście zadali pytanie. Fakt, że jest nas, naszych gości troje, a nie pięcioro, powoduje, że jeszcze będzie czas na pytania. Natomiast już teraz kończąc, Pani Dyrektor, no bo często się mówi odnośnie studiowania. Czy warto studiować? Tak bym powiedział, może dość ogólnie patrząc, mam jeszcze paru licealistów i to naszych studentów, ale jak to wykształcenie wyższe, bo ja wiem, że to w urzędach oczywiście jest wymóg, tak? Wykształcenia wyższego. Ktoś ostatnio nawet z kimś rozmawiałem z naszym studentem, czy studentką, gdzie chciał gdzieś aplikować do urzędu, no ale jest studentką studiów licencjackich, było wykształcenie wyższe, no więc no nie może, więc jak te studia, o których dzisiaj często mówimy, że może nie ma sensu, już nie mówię o magisterskich, w ogóle o poziomie studiowania, jak z Pani punktu widzenia jako urzędu i jako no, osoby będącej także rozmawiającej z pracodawcami, na ile to wykształcenie także formalne jest cały czas ważne? No moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, też również naszych firm, to jest bardzo ważne, bo tak jak wspomniałam, inwestorzy, zanim podejmą decyzję na nasze miasto, no to patrzą też na liczbę studentów, liczbę absolwentów, czyli nie patrzą na przykład po prostu ile osób skończyło szkołę, nie? Tylko że też na konkretne kierunki, tak żeby były umiejętności potwierdzone właśnie dyplomem uczelni. Teraz może już nie ma wymogu, żeby to był magister, tylko wystarczy licencjat. Natomiast ja wiem, że w globalnych korporacjach na pewno bardzo często się liczy dyplom magistra i wyżej w kontekście awansów, bo w takich amerykańskich korporacjach jednak większą szansę mają osoby, które mają dyplom ukończenia studiów, nie tylko licencjatu, tylko właśnie magisterskie, żeby gdzieś tam osiągnąć dalszy rozwój w karierze, bo to tak samo jak niemieckie firmy, bo Niemcy generalnie bardzo są przywiązani do tytułów, to też jest istotne, żeby awansować gdzieś w strukturze korporacyjnej, mieć to wyższe wykształcenie i nawet wyżej niż... Doktorskie, prawda? Nawet doktorskie, tak. Także to są na pewno bardzo ważne mieć dyplom ukończonych studiów. Oczywiście, jeżeli się zdarzy pewnie jakiś programista taki typu Elon Musk czy coś takiego, no gdzieś tam firma gdzieś tam przymknie oko na po prostu i będzie stawiać na rozwój umiejętności, ale moim zdaniem tak czy owak w pewnym momencie nawet taka osoba będzie musiała mieć potwierdzenie swoich umiejętności na papierze. Także na razie, mimo tego, że rynek pracy jest taki, a nie inny, wciąż liczy się bardzo posiadanie dyplomu, ukończenie uczelni wyższej. Bardzo dziękuję. I tym sposobem pytanie, czy Państwo macie jakieś pytania? Tak? Do naszych gości, dotyczące funkcjonowania w samorządach, rad, porad, tak? To spotkanie jest dla Was. Część osób już tutaj, jak rozumiem, musiała opuścić nas, ale ostatnia chwila. No, kto pyta, nie błądzi, kto do odważnej świat należy, nie wiem, czy można powiedzieć jakieś nagrody, tak, dla osób, które zadadzą pytanie. Przewidujemy, ale powiedzmy, że tak, dziekan mówi, że tak, coś tam znajdzie. Tak. Nie ma pytań? Tak? No to proszę Państwa, to ja bym chciał jeszcze raz bardzo podziękować, zaraz oddam głos panu prezydentowi Pawłowi Leszkowi Klepce. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi, tak? Czy jeszcze raz wójt gminy Dopiewo, pan dr Paweł Przypióra. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz Małgorzata Machalska-Luboń i pani dyrektor Katia Łożyna, Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania, a ja głos oddaję panu prezydentowi, który jest głównym inicjatorem tego spotkania. Tak, dziękuję, że wytrzymaliście tak długo z nami. No, myślę, że te problemy z rolnictwem, które się pojawiają już od paru miesięcy, też wpłynęły ci na frekwencję, ale, bo zazwyczaj mieliśmy pełną salę, ale myślę, że i tak ci, którzy wytrzymali,
nie żałują tego czasu, gdyż można było się wiele rzeczy dowiedzieć i jeszcze, jeżeli chcecie, wykorzystajcie te chwile, że te osoby są tu na sali, można z nimi porozmawiać, można się z nimi umówić, można jeszcze się wiele rzeczy dowiedzieć. Ja dziękuję panelistom za przekazanie swoich doświadczeń życiowych. Wielu z was znam też od lat, sam byłem samorządowcem, wiem też dokładnie, jak trudno. Tytuły są piękne, ale jak za tym kryje się ciężka praca, ale to po to jest praca organiczna, żeby właśnie o tym mówić, że jednak warto się uczyć, warto poświęcić trochę na to czasu, ale i na ten wypoczynek przyjdzie czas. Ja dziękuję też wszystkim studentom, którzy przyczynili się do zorganizowania tej dzisiejszej uroczystości, bo tam w tle idzie cały czas online'owa transmisja. Ktoś musiał przygotować te tablice. Ja dziękuję tutaj właśnie też studentce Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarzy, która była u nas na stażu, a w tej chwili pomaga nam w Unii Wielkopolan, Dominice Wenne, która przygotowała te piękne grafiki. To jest jej dzieło. Ja tylko powiedziałem, Dominika, trzeba coś fajnego przygotować. To nawet profesor Osowski pochwalił. Także to, jak wiecie, w ustach profesora Osowskiego pochwała, to już jest dużo. No tak, to ja byłem rekruterem, tak, do ciebie na staż. Tak, sam wybieram. Ja dziękuję. Dziękuję tobie, Szymon, że przygotowałeś to wszystko, twoja ciężka robota. No i dziękuję panu profesorowi jeszcze raz, Andrzeju Stelmachowi, że na to wszystko nam pozwolił. Dziękuję wam bardzo. I miłego dnia życzę. Dziękujemy. I także wszystkim, którzy oglądali nas na żywo albo zobaczą nas od odtwarzania w internecie. A tutaj jeszcze mamy podziękowania takie dla uczestników.